Dzień dobry. Dzień dobry. To ja też powiem dzień dobry. Dzień dobry. Chwilę na próbę audio. Dzień dobry wszystkim. Ewentualną wideo. Jaka pogoda w Krakowie? Chłodnie, ale słonecznie. Także dzisiaj sympatycznie. Wrocław tak samo, minus 4 stopnie, ale z dużym słońcem. Super, to macie słonecznie na południu Polski, bo u nas w Bydgoszczy pochmurno. Wczoraj było ładnie. No to my niezmiennie od wczoraj mamy słońce. To u nas podobnie. No, obiecujemy oddać wkrótce słońce. Dobrze, podzielimy się. Dziękuję. Tak. Myślę, że wystarczy dla wszystkich. Jak coś, to możemy wysłać Krzysztofa, naszego prezesa, bo on przywozi ze sobą pogody, przewozi ją z miejsca do miejsca. Ostatnio w Szczecinie było brzydko, przyjechał ze Szczecina i we Wrocławiu było brzydko. Więc możemy transmitera pogody ewentualnie wysłać. Zrobimy spotkanie w Bydgoszczy i przywiezie nam pogodę, która już pewnie zostanie na dłużej. Gdyby Państwo byli zainteresowani, również chętnie podzielimy się smogiem. Mamy duży zapas. Mamy taki sam, dziękujemy bardzo. To akurat porówno. Podzielimy. To akurat porówno. No, to ja może tak tytułem technikaliów przypominam, że ja muszę sobie nauczyć się, że zawsze muszę pokazywać odwrotną stronę. Jeszcze nie jestem Piotrem Kraśko. Że mamy tutaj w lewym górnym rogu obraz view, można go przełączać, konfigurować sobie tak, żeby było Państwu wygodnie, można go zrobić też na cały ekran. Z takich rzeczy, które wczoraj mi przypomniano, to Zoom ma taką funkcjonalność, że można sobie pogadać pomiędzy sobą, jeżeli Państwo nie wiedzą. W czacie można wybrać dowolną osobę i do niej napisać bezpośrednio wiadomość, więc może to będzie namiastką lobby konferencyjnego i będzie można sobie jakieś spostrzeżenia albo ewentualnie odrobinę szydery z prowadzącego można sobie też uprawiać na czacie. Wczoraj tutaj przedstawiciel Lublina zauważył, że momentami się uśmiecham. Oczywiście to były uśmiechy uznania dla prelegentów. Oj, Ariel, oj. Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzimy tutaj, witamy panią Henrykę z Elbląga. Witamy serdecznie. I Magdalena Biernat. Witamy. Pani Dorota Filip też jest z nami. Dzień dobry. Ja tutaj relacjonuję Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, relacjonuję Państwu, co widzę na Państwu. Damian Liśkiewicz, Rzeszowa, już zmierzam do biura, lada moment będę przed komputerem stacjonarnym. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. I to jest przewaga konferencji online nad stacjonarną, że można pokazać, jak się na konferencję jedzie. Dokładnie tak. No niestety dzisiaj troszkę później, ale już zaraz będę w pełnym rysunku w biurze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dzień dobry, Morcy się kłania, witam wszystkich. O, dzień dobry Pani Janie, cieszymy dobry, się, że się udało połączyć. Dzień dobry, witam Danuta Zwolińska. Dzień dobry, witamy. Mamy już 42 osoby. Pan Tomasz Wieczerzak i pan Tomasz Kętrzyński do nas już dotarli. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam również Martin Jung, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Bogusław Marek z Kulu, żeby Państwo nie myśleli, że z Lublina nikt się nie podłącza. Miło witać wszystkich. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Witamy serdecznie. Wczoraj Marcin też już był. Byliśmy w krótkim kontakcie, więc tym bardziej się cieszymy, że pan profesor też miał możliwość dołączyć do konferencji. Dzisiaj jest nas w kilku więcej. Super, bardzo się cieszymy. Bardzo nam miło. Mam tutaj pytanie od pana Tomasza, od razu odpowiem, już nie będę odpisywać, że tak, tylko proszę nam dać, pan tutaj prosi o materiały, proszę nam dać sekundkę, żebyśmy się otrząsnęli ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi i będziemy rozsyłać to, co mamy. Bardzo dziękuję. To ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie nagrań, ponieważ tutaj widzę, że host nagrywa całe te spotkania. Czy te nagrania będą jakoś dostępne później po całej konferencji, czy one raczej nie zostaną udostępnione? One będą dostępne, udostępnimy je, mam nadzieję, końcem tygodnia, opatrzymy je jeszcze napisami, tak żeby były w pełni dostępne i będą one do ściągnięcia na naszych stronach. Proszę państwa, nagrania z dnia wczorajszego pełne jest na YouTubie, na kanale. Całe tam, nie wiem, ile, 2 czy 3 godziny jest dostępne, także to już można teraz sobie pobrać. Tylko jeszcze bez podpisów. Z podpisami będzie pod koniec tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. To nawet więcej niż konferencja trwała jest nagrań. To są tak zwane kulisy, to coraz modniejsze. Kulisy mają większą oglądalność już teraz niż główne programy, więc proszę państwa, to co się działo przed i po konferencji, to tylko na tych filmach mogą państwo zobaczyć. Pan Damian Kania jest, pani Anna Kołodziej, dzień dobry, i pani Aneta Grabowska, i pan Mateusz Macałko. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tutaj witam państwa, którzy się na czacie zgłaszają. Pani Magdalena, dzień dobry, nie mam nazwiska, więc witam panią Magdalenę. Mamy 55 osób. Mamy 9, proszę państwa. Jeżeli możemy prosić jeszcze o chwilę cierpliwości, pani Magdalena Kremen. Dzień dobry, witam serdecznie. I jeżeli mogę prosić o sekundę cierpliwości naszego prelegenta, pana Piotra Witka, to będę zobowiązana, tak żeby państwo mogli dołączyć wszyscy, bo dziś zaczynamy, nie twierdzę, że wczoraj nie był ważny temat, ale dzisiaj zaczynamy takim szczególnie ważnym w okresie pandemii tematem, czyli dostępnością technologii, a że jest z nami Piotr Witek, to nie chciałabym, żeby państwo przegapili część z cennych informacji, które będzie przekazywał, bo jest okazja korzystać z wiedzy eksperta, to proszę państwa, nie chcemy tej okazji państwu zabierać. Myślę, że to, co wczoraj padało też na czacie, będzie okazja tego, żeby trochę rozwikłać, wymienić się doświadczeniami, powiedzieć, kto ma kontakt do kogo z wdrożeniem, jakich narzędzi albo szkoleniem. A więc tutaj będzie na pewno przestrzeń, ponieważ dzień dyskusja dobry. Jest przewidziana po prezentacji. Dzień dobry. I witamy jeszcze panią Renatę Nestor z UR i witamy panią Agatę Słomkiewicz, UJK w Kielcach. Pan Sebastian Grabek jest z nami, dzień dobry. I pani Agnieszka Pietrukiewicz, dzień dobry, witam serdecznie. I Iwona Tabaczek-Bejster, Uniwersytet Rzeszowski, dzień dobry. O, dzień dobry, dzień witamy dobry. Serdecznie. Już mamy 63 osoby. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Łukasz Baszkiewicz z UP we Wrocławiu. Proszę państwa, mnie bardzo miło mi się z państwem wita w ten sposób, ale nie ukrywam, że mam nadzieję, że za około rok będziemy się tak przy recepcji konferencyjnej witać w Krakowie albo we Wrocławiu. Tak, zapraszamy do pięknego Wrocławia. To, czego brakuje w konferencjach online, to tego, że nie można sobie wymienić znaczących spojrzeń. No, można, że, ale bardziej można na można takiego powiem. Wzroku dezaprobaty do drugiego dezaprobującego wysłać na przykład, no, albo takiego porozumiewawczych gestów, dość trudno o nie.
Drodzy Państwo, ja z reguły na konferencjach byłam takim żandarmem i z moim uwielbieniem jednak z trzymania czasu, to ja nalegałam z reguły na to, żeby już kończyć, jeżeli czas się kończył. I tutaj, Arielu, to mnie tego też brakuje, bo jednak moje tupanie jest bardziej widoczne tutaj na forum. Byłoby widoczne, gdybym musiała tupać, gdybyśmy nie mieli tak zdyscyplinowanych prelegentów, jak mamy i mieliśmy wczoraj. A jednak na katedrze mogłam sobie czasami potupać, popodszczypywać, a nawet czasami kopnąć w kostkę. Dlaczego tak ważna jest katedra z zasłoniętymi nogami? Dokładnie tak. O, witamy serdecznie panią Małgorzatę Wróblewską. Dzień dobry. Z panią Iwoną już się witaliśmy. Pani Katarzyna Wanderska, pani Anna Panasiewicz i pani Anna Brońka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Widzę, że w Katowicach zimno. W Krakowie też. Tak, tak, pani Janie. U nas to, nie wiem, my to chyba mamy smog. O, tak, minus 6. To tak jak u nas też minus 6. My nie mamy smoku, obwarzanki nam dają smog. A tak a propos, to kogo pani kopała w kostkę? O, to tych, u których mogłam sobie pozwolić. Ale tak delikatnie, pani Janie, bardzo delikatnie. O, pani Karolina Dłucik, dzień dobry, witamy. Pan Sławomir Rylich dołączył i pani Izabela Waliszewska-Plewa. Dzień dobry. O, w Kielcach też Rześko. Tak, mamy pani tutaj, pani Izabela pisze, że ma nadzieję na spotkanie na żywo w przyszłym roku. Tak, zgadzamy się w 100%. Ta forma jest bardzo miła, ma swoje walory, ale niezmiennie będziemy dążyć do tego, żeby jednak wrócić do tradycyjnej formy. Chociaż te dwa dni są kuszące. W formie bezpośredniej byłoby to na pewno dużo trudniejsze. Dzień dobry, pani Kamilu. Ja dzwonię z taką informacją, ponieważ jestem na takiej konferencji online. Pani student. Danuto, jest oczywiście pani na linii. Zawczasu. Tutaj Mariusz wyciszył pani Danutę, okay. Bo jeszcze byśmy się może czegoś dowiedzieli, nie chcielibyśmy na przykład. Uczelnie rzeszowskie przyjeżdżają na dwa dni, gdzie trzeba w przyszłym roku. Wszyscy się zbieramy w jeden bus i jedziemy. Na nas możecie liczyć. Na świetnie. Dwa dni jedziemy. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. I uniwerek i jeszcze może z Politechniki kogoś zabierzemy. Super, super. Tym bardziej mam nadzieję, że się uda to w ten sposób zorganizować, skoro już takie mamy deklaracje, no to nie ma wyjścia. Politechnika bardzo chętnie przyjedzie. Bardzo się cieszymy. Pani Dominika Plus dołączyła. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy 73 osoby, proszę Państwa. Dajmy sobie może jeszcze 3 minutki do 10 po i będziemy powolutku zaczynać. Widzę, że już taka główna fala się na razie zakończyła. Myślę, że na bieżąco Państwo będą docierać tak, jak było to wczoraj. Wczoraj mieliśmy, proszę Państwa, przeszło 120 osób, uczestników. Unikalnych logów mieliśmy 145 w systemie. Dokładnie. 145, przy czym część osób się pojawiała, znikała, no, jak obowiązki pozwalały, tak uczestniczyli w konferencji Państwo, więc bardzo się cieszymy, bo to jednak przy konferencji online jest bardzo dobry wynik i to świadczy też o tym, że Państwo są zainteresowani tematem. Dla nas to dodatkowa motywacja, ale też bardzo się cieszymy, że mają Państwo okazję się spotkać i porozmawiać o tematach, które jak widzimy Państwa interesują. Dzień dobry Panie Michale, Pan Michał Modławski. Witamy serdecznie. Witamy Częstochowę. Absolutnie całą Polskę mamy, więc to też jest takie budujące, że są tematy, które powodują, że chcemy spotkać się w tak szerokim gronie. Ja też bardzo serdecznie witam z Trójmiasta. O, witamy panią Justynę Rogowską. A już Trójmiasto było obgadane, w sensie tak. Jego walory.
Och, o walorach to my możemy naprawdę dużo, dużo tutaj opowiadać. Myślę, że to tak naprawdę mogłaby być kolejna konferencja. To miasto może... jest niezwykle bliskie mojemu sercu. Droga Justyno, może zróbmy tak, że nie będziemy opowiadać, tylko przyjedziemy przetestować po prostu. W zasadzie to już były takie plany, żebyśmy zorganizowali takie spotkanie, taką konferencję w okolicach maja w Trójmieście. No ale niestety te plany się musiały przesunąć. Miejmy nadzieję, że się tylko przesuną do przyszłego roku, więc jak dobrze pójdzie, to wczesnym latem spotkamy się w Trójmieście. Ja nie pcham się absolutnie na prelegenta, ale gdyby był potrzebny ktoś do rozdawania materiałów, to pamiętaj, że chętnie pomogę. No, wczoraj zgłaszałaś do chęć pilnowania plaży, z mikrofonem. Proszę. Więc wczoraj zgłaszałaś chęć biegania z mikrofonem. Też. Więc też będę miała to na uwadze. Też, tak. Cokolwiek, byle w Gdańsku. Okej, okay, dobra. Plenerową. Włączymy to w harmonogram. Dokładnie. Ja będę, bardzo chętnie będę uczestniczyć w tych sesjach na plaży. Ja mam takie właśnie piękne wspomnienie z Trójmiasta, z Sopotu kilka lat temu z Forum Nowych Idei, gdzie namioty właśnie z prelekcjami były na plaży, więc to było cudowne, jak można było wyjść z namiotu i patrzeć na morze, napić się kawy, to bezcenne. Rzucam takie wyzwanie tylko, da? Bo... Wiesz co, powiem ci, Arielu, że ta kreatywność, to znaczy ta kreatywność tamtych poprzednich organizatorów, to bardzo mi się spodobała i myślę, że to w skali Uniwersytetu Gdańskiego byłoby bardzo innowacyjne rozwiązanie i czemu by tego jednak nie wprowadzić? Ja myślę, że Uniwersytet na tyle lubi wyzwania, że jest to do zrobienia. Mam pytanie, a popływać wtedy też można było? Jak znajdziemy odpowiedniego ratownika, to myślę, że przerwy pomiędzy poszczególnymi sesjami można byłoby sobie. Nie, to sesję trzeba zrobić w Bałtyku. Mnie piasek dość skutecznie powstrzymuje przed nagłym wskakiwaniem do morza. A to nie, to można wejść, nie trzeba wskakiwać. Okej, okay, mamy godzinę 9:10, więc proponuję... abyśmy rozpoczynali, kolejni dołączający uczestnicy będą systematycznie napływać. Tymczasem zapraszam Piotra Witka o kilka słów na temat technologii i tego, jak nam ułatwia, co nam utrudnia, może jeszcze jakie wyzwania przed nami. No i później po prelekcji oczywiście dyskusja i szansa na wymienienie się informacjami. Także już uruchamiamy prezentację i będziemy mogli zaczynać. Ja będę przełączał prezentację. Także Piotrze, poproszę o sygnał, kiedy będziemy przechodzić do następnego slajdu. Okej, okay. Przede wszystkim proszę mi powiedzieć, czy mnie słychać. Tak. Okej, okay, super, no to już połowa sukcesu. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że mam okazję dzisiaj wystąpić przed Państwem i parę słów powiedzieć na temat uczelni w czasie pandemii, a właściwie dostępności uczelni w trakcie pandemii, bo to jest temat, który pojawił się jak gdyby... automatycznie jak gdyby, tak? Wcześniej dużo się mówiło na temat dostępności, ale zawsze to było takie trochę teoretyzowanie, a przyszła pandemia i nagle okazało się, że uczelnia może być dostępna, często nie jest, a czasami bywa dostępna w najmniej oczekiwany sposób. Pojawiły się różnego rodzaju inicjatywy oddolne, czasami inicjatywy odgórne, pojawiły się różnego rodzaju możliwości skorzystania z najróżniejszych dofinansowań, projektów, szkoleń i tak dalej. I uczelnie zaczynają z tego korzystać. Obserwujemy to codziennie, na pewno Państwo sami doskonale znacie ten temat. Pojawia się problem, tylko teraz co tak naprawdę o co powinniśmy zadbać, czego powinniśmy pilnować, czego dostępność powinniśmy zapewnić i jak tego dokonać, ewentualnie przy czyjej pomocy. I dzisiaj na ten temat chciałbym Państwu opowiedzieć parę słów.
Jeszcze tylko, zanim przejdziemy dalej, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, jak ważna stała się dla wielu osób pandemia. Mam tutaj na myśli osoby z niepełnosprawnościami. Sam, jak się okazuje, znam kilka osób, które na skutek pandemii wróciły na studia. Wcześniej gdzieś tam pobrały dziekanki i już jak gdyby mentalnie pożegnały się z uczelnią, a gdy dowiedziały się, że pojawiła się możliwość zdalnej nauki, wróciły na uczelnię. Więc warto o tym pomyśleć, żeby udostępniać nasze uczelnie, bo wtedy dbamy też o tych studentów nawet, którzy odpuścili sobie, tak? I to nie odpuścili dlatego, że byli leniwi, tylko dlatego, że posiadając jakieś dodatkowe ograniczenia, będąc osobami z niepełnosprawnościami, mieli trudno, mieli z czymś problem. A teraz mają szansę skorzystać z tego, że uczelnie stają się dostępne i wracają na studia. Ale jeśli mamy mówić o dostępności, to zacznijmy od tego, że powiemy sobie, czym jest dostępność. Poproszę następny slajd. A dostępność oznacza możliwość korzystania, proszę Państwa, z informacji, z usług, z produktów w jak największym, jak najszerszym zakresie przez jak największą grupę odbiorców. Dostępność przy tym nie jest zero-jedynkowa. Oczywiście często jest tak, że coś nie jest zupełnie dostępne, wtedy mówimy, że tej dostępności nie ma, ale często jest również tak, że dostępność jest tylko ograniczona, albo dostępność jest dla kogoś, powiedzmy, coś jest dostępne dla osoby słabowidzącej, a dla niewidomej już nie. Więc dostępność jest skalowalna, do tego jest subiektywna. Tu jest problem często taki, jaki my napotykamy, organizując różnego rodzaju testy i badania dostępności, że owszem, pytamy różnego rodzaju użytkowników, osoby z niepełnosprawnościami o zdanie, ale oprócz tego musimy odnosić się do jakichś standardów funkcjonujących, ponieważ opinie użytkowników zawsze są subiektywne. Więc tak samo jest z dostępnością. Przyjdą dwie osoby z tą samą wadą wzroku, i jedna powie, że coś dla niej jest niedostępne, a druga powie, że dostępne jest. Więc tutaj też trzeba uważać, kogo słuchać, kto mówi o dostępności. Dostępność, jeszcze to, co jest tutaj istotne i o czym należy pamiętać, nie jest dana raz na zawsze. Jeśli Państwo u siebie na uczelni doprowadzicie do jakiejś sytuacji, że coś stanie się dostępne, to nie jest dane raz na zawsze. Dostępność trzeba pilnować. Trzeba pilnować, żeby nam nie uciekła, żeby coś przestało być dostępne, bo w momencie, gdy cokolwiek jest aktualizowane, zmieniane, to ta dostępność, która wcześniej została zapewniona, ona może po prostu nam zniknąć i coś może przestać być dostępne. Poproszę następny slajd. Jeśli mówimy o zasobach cyfrowych, to tutaj mamy nieco inne podejście, ponieważ tutaj mamy na myśli najróżniejsze aplikacje, strony internetowe, dokumenty elektroniczne, multimedia. I wtedy mówimy o tym, żeby, jeśli myślimy o dostępności, to chcemy, aby istniała możliwość skorzystania z tych zasobów w jak największy, w jak najszerszym zakresie, żeby to było uniwersalne, wygodne, intuicyjne, żeby nie trzeba było się doktoryzować, żeby skorzystać z jakiejś strony internetowej, czy aplikacji, czy usługi elektronicznej, żeby, nie wiem, wysyłając wniosek na uczelnię, nie było nam potrzebny osobny podręcznik do tego, jak ten wniosek wypełnić i złożyć, żeby to była po prostu jasna, prosta informacja. Wtedy mówimy o dostępności informacji elektronicznej. To jest też szerzej rozumiana dostępność technologiczna, dostępność dla technologii asystujących, technologii wspierających. Bardzo szerokie pojęcie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o korzystaniu, poproszę następny slajd, musimy sobie zadać pytanie, co oznacza korzystać, bo jeśli mówimy, że informacja powinna być dostępna, żeby korzystało się z niej wygodnie, w sposób uniwersalny, no to musimy sobie zadać pytanie, jak studenci korzystają z tej informacji. I oczywiście jest tutaj ta podstawowa forma korzystania z informacji, czyli zapoznawania się z nią,
No ale sami Państwo doskonale wiecie, że studenci nie tylko się zapoznają z informacją, ale także tą informację przetwarzają na najróżniejsze sposoby, ponownie wykorzystują tą informację, wymieniają się informacjami, przekazują ją dalej, więc tutaj informacja, żeby móc z niej skorzystać na najróżniejsze sposoby, to tym więcej mamy możliwości wykorzystania danej informacji, im bardziej ta informacja jest dostępna. Im bardziej ona jest dostępna technologicznie, tym bardziej dostępna jest ona dla osób z niepełnosprawnościami i tym więcej rzeczy można wykonać z daną informacją. Poproszę następny slajd. To Państwo znacie z autopsji, z praktyki, jeśli jesteście pełnomocnikami u siebie na uczelniach, to macie kontakt z osobami z różnego typu ograniczeniami, więc nie stanowi to dla Państwa żadnej niespodzianki, że problemy z dostępem do informacji mogą mieć studenci z niepełnosprawnościami sensorycznymi, z ograniczeniami manualnymi. Studenci z obniżoną normą intelektualną, ale ostatnio coraz popularniejszym zagadnieniem, większym problemem z punktu widzenia oczywiście uczelni są studenci obcojęzyczni. Studenci, którzy przyjeżdżają nie tylko z Erasmusa, ale są to po prostu studenci, którzy przeprowadzają się z zagranicy do Polski, zaczynają studia w naszym kraju i oni mają problem z zapoznawaniem się z informacją, bo ta informacja jest dla nich przygotowana w zbyt skomplikowany sposób. Coraz częściej z uniwersytetów trzeciego wieku korzystają seniorzy. I tak jak wcześniej, zajęcia na tego typu uczelniach przypominały bardziej taki klub emeryta dla aktywnych. Tutaj na przykład często przywołuję osobę mojej ciotki, która regularnie opuszczała wszystkie zajęcia, chyba że dotyczyły one historii wina połączonych z degustacją, oczywiście tych nigdy nie opuściła, więc jak gdyby tak wyglądały te zajęcia, ale teraz w momencie, gdy wiele osób rzeczywiście obawia się COVID-a i rzeczywiście spędza czas w domu, to szuka kontaktu z innymi ludźmi, szuka też dodatkowej strawy intelektualnej i uniwersytety trzeciego wieku, również te online, przeżywają swój renesans, tak? One wcześniej, gdzie były tylko jakieś zajęcia prowadzone na zasadzie tu włączamy komputer, teraz okazuje się, że seniorzy spokojnie mogą również korzystać z zajęć online i radzą sobie świetnie. Użytkownicy starszych lub ultranowoczesnych technologii. Tutaj bardziej problemem są te starsze technologie, bo nagle okazuje się, o czym Państwo pewnie nieraz ostatnio słyszeliście w mediach, że problemem stało się przy zdalnej edukacji, nie tylko tej wyższej, ale też tej szkolnej, dostęp do komputerów, do nowoczesnych technologii, przepraszam, do nowoczesnych technologii, bo starsze komputery z pewnymi, z pewnym oprogramowaniem nie dają sobie rady. Dlatego osoby niezamożne, takie osoby, których nie stać na skorzystanie z jakichś nowego oprogramowania, mogą być narażone na cyfrowe wykluczenie. Warto o tym pamiętać, korzystając przy organizowaniu nauki zdalnej, również na uczelniach, ze standardowych rozwiązań. Takich rozwiązań, które są uniwersalne i które będą działały tak samo na starych, jak i na tych ultranowoczesnych urządzeniach. Technologie asystujące to jest kolejna sprawa, o której bardzo często się zapomina. Sam znam kilka organizacji, które nawet działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizują dla nich jakieś wydarzenia online i wykorzystują do tego niedostępne narzędzia. Takie, z którymi nie radzą sobie technologie asystujące. To jest ogromny problem. Świadczy o naprawdę niskiej świadomości kwestii dostępności, nawet wśród organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a to już jest bardzo niepokojące. Także tak, dlatego tak istotne jest to, żebyście Państwo mieli świadomość kwestii dostępności, żeby nie wykluczać już na samym starcie. I dochodzimy tutaj do zagadnienia, że dostępność dotyka wszystkich osób studiujących zdalnie. Dlaczego tutaj dopuściłem się takiego uogólnienia? To dopiero początek moich uogólnień, ale tak naprawdę proszę sobie wyobrazić sytuację, że student bierze udział w wykładzie
i nagle okazuje się, że dochodzi do awarii i psują mu się głośniki. W momencie, gdy wykładowca prowadzi zajęcia, czy puszcza jakiś, udostępnia film bez napisów, no to student jest w takiej samej sytuacji, się znajduje jak osoba niesłysząca, jak osoba głucha, która nie jest w stanie się zapoznać z daną treścią. Tego typu przypadki to jest życie, tak? Psuje się nam sprzęt. Mamy też inne przypadki losowe. Każdy z nas od czasu do czasu czasowo staje się osobą niepełnosprawną, chociażby łapiąc zapalenie spojówek na basenie, nagle okazuje się, że widzimy bardzo słabo, że oczy nas bolą, gdy patrzymy na ekran komputera. Wtedy się okazuje, że znaleźliśmy się w takiej samej sytuacji jak osoba słabowidząca i mamy problem z dostrzeżeniem treści, na przykład o zbyt niskim kontraście na ekranie naszego komputera. I tak dalej, i tak dalej. Tego typu przykładów można mnożyć, ale wspomniałem, że będę uogólniał dalej, więc chciałbym moje uogólnienie rozciągnąć również na osoby, które prowadzą zajęcia, nie tylko na studentów, którzy te zajęcia są ich odbiorcami, ale również na wykładowców, na osoby, które przygotowują treści, które wybierają treści do nauki zdalnej, bo tutaj okazuje się, że nie tylko te osoby powinny odpowiadać za dostępność, jak gdyby dlatego, że one same organizują te informacje, ale dla nich kwestia dostępności też bywa niezwykle istotna, ponieważ również osoby z różnego typu ograniczeniami, z różnego typu niepełnosprawnościami są wykładowcami. I znam co najmniej dwóch niewidomych wykładowców, którzy mieli duży problem właśnie z prowadzeniem zajęć online, zdalnie dla swoich studentów, ale jak się okazało, mają dostęp do narzędzi takich, które są w stanie obsługiwać, są w stanie prowadzić te zajęcia i jak gdyby problem zniknął, okazało się, że dysponując dostępnymi narzędziami, równie dobrze są w stanie poprowadzić wykłady, zajęcia, tak jak to miało wcześniej na sali wykładowej. Tak więc dostępność na uczelni tak naprawdę dotyka wszystkich. Poproszę następny slajd. Tutaj zamieściłem dla Państwa garść aktów prawnych, których nie będę w tym miejscu opowiadał każdego jednego po drugim. W każdym razie chciałbym tylko wspomnieć, że każdy z nich w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczy dostępności. Pośredni na zasadzie, jak na przykład Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która mówi o tym, że wszyscy powinniśmy być wobec prawa równi, wszyscy powinniśmy mieć taki sam dostęp do różnych rzeczy w naszym kraju. W sposób bezpośredni mówi o tym na przykład Konwencja Narodów Zjednoczonych, że każdy ma prawo do edukacji, nie powinno się ludzi dyskryminować ze względu na najróżniejsze okoliczności, jeśli chodzi o dostęp do nauki. No i mamy też takie akty, które bezpośrednio wskazują nam, jakich standardów, z jakich wytycznych powinniśmy korzystać, przygotowując informacje czy zapewniając dostępność naszej uczelni. Tutaj takim przykładem jest chociażby ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, bo uczelnie podpadają pod tą ustawę i warto tutaj pamiętać, bo to jest też coś takiego, z czym spotykaliśmy się. Wiele osób na uczelniach w momencie, gdy pojawiła się w zeszłym roku ta ustawa 4 kwietnia, robi wielkie oczy, jak to dostępność, że to taka ważna sprawa, szkoda, że tak późno w ogóle o tym pomyślano, ale tutaj część z Państwa, która regularnie bierze udział w organizowanej przez nas konferencji, powinna pamiętać, że tak naprawdę Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego już od 2011 roku apeluje i zwraca uwagę na kwestię dostępności, tym bardziej, że już w roku 2012 pojawiło się odpowiednie rozporządzenie, które nakazywało, aby między innymi uczelnie posiadały dostępne strony internetowe.
Niemniej jednak, ponieważ nie było żadnego tutaj rygoru wykonalności, ponieważ nie było żadnych kar, bardzo często ten problem gdzieś schodził na drugi plan i ta kwestia dostępności była traktowana po macoszemu, oczywiście nie przez wszystkie uczelnie, bo mamy tutaj przykłady uczelni takich, które bardzo fajnie dbały o kwestię dostępności. Wydawałoby się, że problem jest skomplikowany, a przecież sprawa jest, i to mówię oczywiście w cudzysłowie, sprawa jest stosunkowo prosta. Poproszę następny slajd. Powinniśmy sobie zadać pytanie w tym momencie, kto na uczelni odpowiada za kwestie dostępności. I mamy tutaj wymienioną kadrę naukową, kadrę administracyjną, studentów. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ja tutaj sobie mogę w tej prezentacji napisać wszystko, tak, że ta prezentacja przyjmie każdą głupotę, którą ja w niej napiszę, ale jesteśmy realistami. Wiemy, jak funkcjonują uczelnie i Państwo też macie tego świadomość, że co z tego, że powiemy, że kadra administracyjna, czy że co z tego, że kadra wykładowa. Jak ich do tego zmusimy? Nie zmusimy, proszę Państwa. Tak naprawdę my musimy uświadamiać. I my się tym zajmujemy od lat, że staramy się uświadamiać, że z dostępnością jest trochę jak z dobrym wychowaniem. Jeśli człowiek nie wie, że coś robi źle, to robi źle, ale jak mu uświadomimy, że to, co robi, to jest niefajne, że nie powinien tak robić, to on się zawstydzi i nie będzie tego błędu powtarzał. I podobnie jest z dostępnością. Obserwujemy to na szkoleniach. Jeśli my pokazujemy także pracownikom administracyjnym uczelni, jak powinien być skonstruowany dostępny dokument elektroniczny, no to jeśli ktoś sobie uzmysławia, że jego tak naprawdę to nic nie kosztuje, bo to jest udostępnienie dokumentu elektronicznego trwa tyle, co jego sformatowanie, więc tak naprawdę udostępnienie, zadbanie o dostępność dokumentu elektronicznego to jest tylko i wyłącznie wyraz dobrej woli, no a w tym kontekście wyraz dobrego wychowania. Więc jeśli tylko pozwolimy ludziom nabrać dobrych nawyków, to oni będą się stosować do zasad dostępności. Następny slajd poproszę. Pytanie, kiedy zapewniać dostępność? Proszę Państwa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dostępność ma być zawsze. Nigdy nie ma dobrego momentu na zapewnianie dostępności, albo powiem inaczej. Każdy moment na rozpoczęcie zapewniania dostępności jest tym dobrym momentem. Nie ma co tego odwlekać, bo im prędzej zaczniemy udostępniać pewne rzeczy, im prędzej zaczniemy realizować pewne działania prodostępnościowe, tym prędzej zapewnimy dostępność całej naszej uczelni. Oczywiście, zgodnie z tą definicją, o której mówiłem na samym początku, nigdy zapewne nie stworzymy uczelni dostępnej dla wszystkich, ale możemy to zrobić w taki sposób, żeby ona była dostępna dla jak największej grupy odbiorców, studentów, pracowników w jak największym zakresie. Bo dostępność to jest też taki zwierz, że jak się o niego dba, to on po prostu przynosi owoce. Jeśli my będziemy robić pewne rzeczy w sposób dostępny, osoby, które przychodzą nowe, powiedzmy, mówimy o pracownikach w tym momencie. Jeśli przychodzi nowy pracownik do pracy i widzi, że wszyscy dookoła budują treści w sposób dostępny, to on, jak gdyby dla niego będzie oczywiste to, co będzie wynikało z pewnej kultury pracy, że on też powinien budować treści w sposób dostępny. Jemu nawet do głowy nie przyjdzie, żeby te treści budować w inny sposób, a jeśli zrobi to odruchowo, to ktoś mu zwróci uwagę, mówi, ej człowieku, co ty robisz? Przecież my tak nie robimy. I to jest dbanie o dostępność, która potem po prostu ludziom wchodzi w krew. Jeśli mówimy o dostępności teraz, w czasach pandemii, to jest to świetna okazja, to jest ten moment, kiedy możemy właśnie zacząć dostępność wdrażać, troszkę na zasadzie wyjść ewakuacyjnych. Dlaczego? Bo teraz mamy pretekst, teraz mamy doskonały powód na to, do tego, aby pójść wyżej, do dziekana, do rektora, powiedzieć, słuchaj, te mamy studentów, oni są zdalnie, oni mogą mieć problem z tym czy z tamtym, zróbmy coś, żeby tym studentom pomóc i te nawyki, które zostaną wdrożone, ta wiedza, która zostanie transferowana, ona zostanie na uczelni
tak jak wyjścia ewakuacyjne. Bo nikt przecież po wybudowaniu wyjść ewakuacyjnych, po roku, po dwóch, ich nie zamurowuje, tylko zostawia je na wszelki wypadek. I one tam są. Na co dzień nikt z nich nie korzysta, ale w momencie, gdy są potrzebne, to tam są. I to tak samo jest z wiedzą na temat dostępności, czy z różnego typu dostępnymi rozwiązaniami. Dostępność na uczelni ma kilka obliczy. I szczególnie w czasie pandemii trzeba dbać nie tylko o jedno oblicze, czy o dwa, tylko o każde z nich. Przy tym o każde niestety musimy zadbać troszkę inaczej. Poproszę następny slajd. Znacie Państwo problem, kwestię serwisu internetowego uczelni. Każda uczelnia ma swój główny serwis internetowy, tak go nazwijmy. I dla nas, osób, które zajmują się analizowaniem dostępności cyfrowej, to jest takie upudrowane, umalowane oblicze uczelni. Coś, co uczelnia chce pokazać na zewnątrz. Jeśli ktoś szuka informacji, to trafia na ten serwis i tam dowiaduje się, jak się można zapisać na uczelnię, jakie informacje, w ogóle jaka jest oferta uczelni. Studenci, którzy szukają możliwości zakwaterowania, wszelkie informacje takie, które uczelnia chce, aby pojawiły się na zewnątrz, wszelkiego typu nie chwalenie się nawet osiągnięciami, że studentka chemii zdobyła nagrodę tam, student fizyki gdzieś tam, to wszystko znajduje się na tej stronie głównej. Niestety problem polega na tym, że później każdy wydział chce mieć swoją stronę główną. I nagle okazuje się, że uczelnia takich stron głównych ma 50. I proszę sobie wyobrazić teraz, jakie są koszta nie tylko stworzenia tych wszystkich serwisów, ale zapewnienia ich dostępności, bo ktoś to musi sprawdzić, ktoś to musi przejrzeć. To są ogromne pieniądze i warto się zastanowić, czy uczelni nie wystarczy tylko jedno takie umalowane oblicze, czy nie potrzebuje, czy te wszystkie dodatkowe serwisy są potrzebne. Następny slajd poproszę. Jeśli chcemy zapewnić dostępność tej głównej strony uczelni, ale nie tylko, bo pozostałych także, bo to dotyczy również pozostałych wszystkich stron uczelnianych, to przy budowie tych stron, no rzadko kiedy jest tak, że uczelnia sama buduje. Oczywiście są takie sytuacje, że uczelnia sama tworzy serwisy internetowe, ale najczęściej zamawia je na zewnątrz, albo systemy zarządzania treścią, albo całe serwisy po prostu zamawia, więc wtedy trzeba, przygotowując zamówienia publiczne, zapewnić odpowiednie zapisy uwzględniające kwestie dostępności. Tak, żeby gdy już uczelnia wydaje na nową stronę internetową pieniążki, zadbała o to, że ta strona, ten produkt, który dostanie, będzie dostępna dla wszystkich studentów, dla wszystkich odbiorców. W tych zapisach należy oczywiście uwzględnić zapisy ustawy z 4 kwietnia 2019 roku. Warto wspomnieć o standardzie międzynarodowym WCAG 2.1 przynajmniej na poziomie podwójnego A. Choć ten standard jest bezpośrednio, wynika z ustawy, bo on jest załącznikiem do ustawy, ale warto mimo wszystko o nim wspomnieć, ponieważ bardzo często wykonawcy jak gdyby nie widzą powiązania między ustawą a tym standardem WCAG. Co więcej, to o czym już wspomniałem chwilkę temu, serwis w momencie, gdy jest projektowany, ale także na etapie jego wykonawstwa, powinien być konsultowany z ekspertami z obszaru dostępności. Tego typu kwestie wcale nie muszą spoczywać na barkach uczelni, bo to wszystko można zapisać w warunkach zamówienia i przerzucić to jak gdyby na barki wykonawcy, tak żeby to on zadbał na przykład o zatrudnienie firmy trzeciej, która zorganizuje odpowiednie konsultacje, odpowiednie ekspertyzy, tak aby później na koniec sam nie okazało się, że mamy jakiś problem z serwisem, bo na sam koniec tworzenia serwisu internetowego powinien, sekundkę, mam jakieś figle mi tu komputerowi, dobra.
Dobrze. Na sam koniec trwania jak gdyby, czy budowy serwisu powinien być przeprowadzony audyt dostępności i ten audyt dostępności czasami niestety daje informację, że serwis jest niedostępny, więc żeby uniknąć tego typu informacji i tego typu niespodzianki, warto pamiętać o tym, aby jednak prowadzić konsultacje na całym etapie realizacji projektu. Wspomniałem o tym, że warto jest zastanowić się nad kwestią tego, czy uczelnia powinna posiadać kilkadziesiąt odrębnych serwisów internetowych. Może w tym momencie Państwu wydaje się ten pomysł absurdalny, że no jak to, no przecież każdy wydział ma swoją stronę i oni się nie zgodzą, bo tam każdy dziekan chciałby mieć własne treści i tak dalej. Ale nikt im tego nie broni. Zwróćcie Państwo uwagę, myśmy kiedyś ten sam problem przerabiali ze stronami internetowymi instytucji centralnych. Każda z nich chciała mieć nie tylko jedną, ale nawet kilka różnych stron internetowych. No i te strony rosły, te serwisy pojawiały się jak grzyby po deszczu. No i był problem właśnie z ogromnymi nakładami finansowymi na utrzymanie tych stron i zapewnienie dostępności tychże serwisów. Co się stało? Przez ileś lat namawialiśmy, aby polski rząd, polska administracja zdecydowała się na takie rozwiązania, jakie wdrożyli Brytyjczycy, czyli aby stworzyć jedną domenę, w której będą pojawiały się wszystkie serwisy internetowe administracji publicznej. I teraz coś takiego się dzieje w Polsce. Mamy domenę gov.pl, gdzie po kolei trafiają wszystkie ministerstwa i nawet wcześniej takie serwisy jak na przykład Ministerstwo Finansów, które były całkiem fajnie dostępne, one trafiły do nowej domeny i nadal są dostępne. I inne serwisy, które nie były dostępne, trafiając do domeny gov.pl, stają się dostępne, bo cała ta domena działa na takim systemie zarządzania treścią, który jest dostępny dla użytkowników. Dlaczego nie pomyśleć o czymś takim dla uczelni? Po co uczelni 45 serwisów, jak może mieć jeden i w ramach tego jednego serwisu 45 podstron poszczególnych wydziałów? Warto o tym pomyśleć, bo dzięki temu ogromnie spadają nakłady na zapewnianie dostępności. No już o tworzeniu kolejnych serwisów nie wspominam. Poproszę następny slajd. Strona internetowa, to jak już powiedzieliśmy, jest takie pierwszy kontakt najczęściej studenta, osób spoza uczelni z uczelnią. A mamy tutaj potem drugie oblicze naszej uczelni, wirtualną uczelnię i to jest takie już, bym powiedział, smart casual, takie idziemy do pracy, ale jeszcze takie nieoficjalnie, już możemy troszkę tak swobodniej, bo to już działamy wtedy wewnątrz, tutaj studenci znajdują różnego rodzaju informacje, mogą kontaktować się z administracją, mogą też składać różnego rodzaju wnioski, ale co się okazuje? Przed pandemią były ogromne problemy. Nikt z tego nie chciał korzystać, no bo jak, to po co? To jak będzie pani przy dziekanacie, to pani podejdzie. W ogóle nie te skany, ja potem nie wiem. Lepiej proszę przynieść to wydrukowane, my to sobie schowamy do teczuszki, tak? Teraz pandemia to wszystko zmieniła. Okazało się, że teraz o wiele sprawniej, szybciej, łatwiej, wygodniej jest wysłać jakiś skan, złożyć wniosek elektronicznie. Co więcej, nawet można go podpisać przez, nie wiem, ePUAP albo za pomocą dowodu osobistego. I to są takie rzeczy, których byśmy nie mieli, gdyby nie pandemia. Także pandemia oprócz wszystkich tych niefajnych rzeczy, jakie ze sobą przyniosła, przyniosła też ogromny postęp, jeśli chodzi o rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych. Teraz mnóstwo osób, które wcześniej miało przed oczami tylko teczuszki, segregatory na półeczkach, teraz zaczęły te osoby korzystać również z katalogów i folderów na własnych komputerach i mogą pracować zdalnie i to wszystko działa i to zostanie z nami. Ludzie niechętnie będą wracać do papierów, bo łatwiej jest korzystać jednak z takiej formy elektronicznej, bo jest ona uniwersalna, funkcjonalna i po prostu wygodna.
Czyli zwróćcie Państwo uwagę, znowu kwestia, definicja dostępności zasobów cyfrowych nam się tutaj pojawia, bo w ten sposób nie tylko osobom o szczególnych potrzebach się korzysta lepiej, wygodnie, w sposób uniwersalny, ale wszystkim. Poproszę następny slajd. Przechodzimy teraz do tego trzeciego oblicza uczelni, które jak gdyby zostało wywołane do tablicy poprzez pandemię. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że uczelnia jest, nie wiem, ma swoje ładne oblicze, ma oblicze też takie do pracy, ale też takie biurowe, to teraz mówimy o takim obliczu, które przypomina trochę samochód terenowy. Nie musi być piękne, ale musi być funkcjonalne, musi spełniać swoją rolę. Uczelnia teraz w zdalnej formie nauki musi zapewniać, zorganizować odpowiednią niezawodną platformę do nauczania, musi zapewnić dostęp do zasobów cyfrowych, kontakt z wykładowcami, także możliwość wspólnej pracy studentów. Udział w wykładach, zarówno dla wykładowców, jak i dla studentów, to jest bardzo ważne. No i samo zapoznanie się z różnego typu multimedialnymi treściami. Oczywiście na sam koniec tych studentów trzeba jeszcze przeegzaminować, więc różne formy weryfikacji ich wiedzy, tak żeby ta forma nie tylko była bezpieczna, niezawodna, żebyśmy mieli pewność, że student pracuje bez dodatkowych pomocy dydaktycznych, ale żeby to była też forma dostępna. Trzeba tutaj powiedzieć, ponieważ mamy kontakty z różnymi uczelniami, że część uczelni się na to wydarzenie przygotowała. Nie szedłbym tak daleko, żeby stwierdzać, że w sposób świadomy, ale realizując różnego rodzaju projekty, okazało się, że nagle w posiadaniu uczelni znajdują się różnego rodzaju rozwiązania, z których można korzystać, tak? Na przykład takie właśnie platformy wymiany informacji czy współpracy. Przykładem takiej platformy może być Blackboard na przykład. Niektóre uczelnie nie tylko posiadały tego typu rozwiązanie, ale zaczęły nawet z niego korzystać. I to jest naprawdę super sprawa. Co więcej, okazało się, że część z tych rozwiązań, tak jak ten chociażby wymieniony Blackboard, są dostępne. Bo niestety nie wszystkie tego typu platformy są dostępne. Funkcjonuje w Polsce kilka tego typu rozwiązań. Jedne mają wyższy poziom dostępności, inne niższy. Jak się okazuje, te, które funkcjonują za granicą, są bardziej dostępne, ponieważ jak gdyby od ich stworzenia, czy ich stworzenie uzależnione było właśnie od zapewnienia kwestii dostępności w Polsce. Jeśli mówimy o polskich platformach, nie wszyscy się tym przejmowali, tak więc wybierając tego typu platformę, gdyby ktoś Państwa pytał o zdanie, zawsze trzeba sprawdzać, czy poszczególne platformy są zgodne z WCAG 2.1, bo już część z nich jest i wtedy spokojnie w tego typu platformy można inwestować. Jednak platforma to nie wszystko i aby w ogóle istniała możliwość prowadzenia zajęć zdalnych, w ogóle, żeby tego typu platforma funkcjonowała, no to musimy też posiadać dostępne dokumenty, w ogóle materiały edukacyjne. I tu poproszę następny slajd. Takimi materiałami edukacyjnymi, które powinny być dostępne cyfrowo, są oczywiście prezentacje, jakieś publikacje, książki, notatki odtwarzane w trakcie wykładów multimedia, wykłady prowadzone online. I z tym wszystkim jest oczywiście związany pewien problem, no bo ludzie często nie wiedzą, co to znaczy, że materiał jest dostępny, jak sprawić, żeby był dostępny i Państwo sobie możecie pomyśleć, no jasne, facet tutaj gada, ale jak my wytłumaczymy komuś, że ma przygotowywać dostępne materiały. Poproszę następny slajd. A ja Państwa nie zostawię bez niczego, bo co się okazuje? Materiały, żeby zapewnić ich dostępność, to najlepiej to robić od samego początku. To znaczy w momencie, gdy one są przygotowywane, tworzone przez wykładowców, tworzone przez kadrę, wtedy one powinny być udostępniane. I
państwo jako osoby, no, może nie powiem, że kierujące tym samochodem terenowym, bo tutaj dziekanie czy rektorzy mogliby się poczuć dotknięci, ale powiedzmy, że siedzicie państwo na fotelu pilota tego samochodu, macie wpływ na to, jak podpowiedzieć, jak pokierować pewnymi działaniami uczelni, aby te materiały, które mają powstawać, żeby powstawały w sposób dostępny. Poproszę następny slajd. Istnieją różnego rodzaju, proszę Państwa, poradniki, jak tworzyć dostępne treści. Wszelkiego typu, czy w ogóle większość materiałów na uczelni, jakie są rozsyłane studentom, przynajmniej tak wynika z naszych rozmów ze studentami, tak, no bo wykładowca może powiedzieć, że on robi wszystko, a tak naprawdę to na drugim końcu od studentów się dowiadujemy, co do studenta trafia finalnie. Wiemy, że większość dokumentów, większość publikacji, materiałów, to są prezentacje multimedialne, w PowerPoincie to są jakieś treści w dokumentach Microsoft Word, ewentualnie są to arkusze, no plus wiadomo grafiki najróżniejszego typu i nagrania wideo. Ale te trzy podstawowe typy dokumentów elektronicznych, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i pliki wordowskie, to są dokumenty, których zapewnienie dostępności jest banalnie proste. Co więcej, każdy z tych wymienionych edytorów, czyli Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, każda z tych aplikacji posiada wbudowane narzędzie do badania dostępności. Także każdy z wykładowców, każda z osób, która przygotowuje treści, może dosłownie dwoma kliknięciami sprawdzić sobie dostępność takiego zasobu. Jeśli coś tam jest nie tak, to od razu program podpowiada nie tylko co jest źle, ale jak to należy poprawić. Poproszę następny slajd. Co więcej, w momencie, gdy rozpowszechniane są dokumenty w formacie PDF, to sami Państwo nieraz mieliście do czynienia z takimi plikami, które były niedostępne, bo nie byliście w stanie ich przeszukać, nie byliście Państwo w stanie skopiować ich treści, czegokolwiek z nimi zrobić, zaznaczyć fragmentu. W momencie, gdy tego typu dokument trafia do osoby, na przykład korzystającej z programu odczytu ekranu, on jest zupełnie niedostępny. Ale dostępność dokumentu PDF to nie jest tylko kwestia posiadania przez niego warstwy tekstowej. To także kwestia posiadania odpowiedniej struktury, odpowiednich tagów itd., itd. I ja nie będę Państwa zanudzał szczegółami, jak tego dokonać i tak dalej. Państwo też nie musicie posiadać takiej wiedzy. Wy powinniście mieć wiedzę, jak tego typu dokumenty można sprawdzić. A do tego są odpowiednie narzędzia i to narzędzia bezpłatne, gdzie wystarczy sobie taki dokument otworzyć na przykład w aplikacji PDF Accessibility Checker i to narzędzie bezpłatne od razu Państwu powie, czy taki dokument jest dostępny, czy dostępny nie jest. Jeśli dostępny nie jest, to w jakim zakresie on dostępny nie jest. I wtedy możecie komuś odesłać taki dokument, powiedzieć, ej, no człowieku, no jak możesz taki niedostępny dokument wysyłać czy publikować na stronie. Gdyby ktoś miał problemy czy wątpliwości, jak publikować, jak tworzyć dokumenty elektroniczne, to oczywiście jest cały szereg najróżniejszych publikacji, które podpowiadają, jak to tworzyć. Mamy tutaj chociażby publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji. Mamy też publikację Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, no bo nie mogłoby jej oczywiście tutaj zabraknąć. Poproszę następny slajd. Mamy też wytyczne Unii Europejskiej, jak tworzyć treści edukacyjne w sposób dostępny, więc to są naprawdę solidne źródła informacji, takich materiałów na temat tworzenia dostępnych treści jest naprawdę sporo, dostępnych dokumentów możemy tworzyć naprawdę, no może nie to, że na pęczki, ale każdy typ dokumentu elektronicznego możemy stworzyć i to będzie naprawdę publikacja dostępna. Tak naprawdę publikacja, poproszę następny slajd, jak Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, to nie wszystko.
bo czym innym jest czytanie na temat jakiegoś tam rozwiązania, a czym innym jest doświadczenie czy zobaczenie, jak na przykład takie dokumenty się tworzą. Dlatego uczelnie powinny oczywiście w miarę możliwości, w miarę organizowanych czy prowadzonych przez siebie projektów, organizować szkolenia dla kadry. Dla kadry wykładowej, dla pracowników administracyjnej, odpowiednich szkoleń z obszaru dostępności, oczywiście nie całej dostępności, tylko tej dostępności, która dotyczy daną grupę pracowników w sposób bezpośredni. Czyli jeśli mówimy o pracownikach administracyjnych, to mówimy tutaj o tworzeniu dokumentów dostępnych typu Word czy arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli mówimy o wykładowcach, no to tutaj dla nich przede wszystkim informacje, jak tworzyć dostępne prezentacje, ale także jak tworzyć dostępne multimedia, żeby każda z tych osób była w stanie dowiedzieć się, jak tego typu multimedia przygotować, czy to grafiki, czy to nagrania audio, wideo. Szkolenia dla pracowników technicznych, dla osób, które odpowiadają za budowę serwisów internetowych, za ich modernizację i utrzymanie. Bo przecież ani wykładowcom, ani pracownikom administracyjnym nie są potrzebne specjalistyczne, nie wiadomo jak skomplikowane szkolenia z programowania, z osadzania na stronie jakichś elementów kodu. Tego typu rzeczy są dedykowane odpowiednim osobom, a osoby, które zajmują się innymi rzeczami, powinny dostać szkolenia sprofilowane pod kątem własnych potrzeb. No i oczywiście kwestia samych studentów. Warto jest pomyśleć o tym, aby wdrażać też dostępność wśród studentów. My też jako fundacja próbowaliśmy rozmawiać z kilkoma uczelniami na temat wdrożenia zajęć z obszaru dostępności, nie tylko dostępności cyfrowej, ale przede wszystkim dostępności cyfrowej. Z różnych względów te działania nie zostały uwieńczone sukcesem, ale mamy nadzieję, że kiedyś i to się uda zorganizować i to się uda osiągnąć. Dzięki temu studenci, którzy później będą wdrażać pewne rozwiązania, będą sami się rozwijać, będą realizować własne projekty, to w tych projektach będą mogli zacząć uwzględniać również kwestie dostępności informacji elektronicznej. Poproszę następny slajd. Jak tworzyć dostępne multimedia? Tutaj też mamy całą serię poradników, jak tworzyć dostępne multimedia. Ja zamieściłem tutaj Państwu tylko jeden przykładowy taki dokument Stowarzyszenia Kultura Bez Barier. Bardzo fajna publikacja, jak tworzyć napisy. Istnieją też narzędzia do tworzenia napisów. Tutaj, jak przed naszym dzisiejszym spotkaniem Ania Rdest mówiła o tym, że dzisiejsza konferencja również zostanie wyposażona w napisy. Tutaj wykorzystywane będą także te bezpłatne narzędzia, albo Amara.org, albo YouTube.com. Są to narzędzia, które nie tylko są bezpłatne, z których korzysta się naprawdę w prosty, bardzo przyjemny i intuicyjny sposób, ale są to też, uwaga, narzędzia dostępne. Także nawet ja jako osoba niewidoma jestem bez problemu w stanie przygotować napisy na przykład na YouTube i robię to bez problemu. Tak więc tutaj nie ma żadnej wyższej szkoły jazdy, żeby przygotować napisy do danego wydarzenia. Warto też uświadamiać, co oczywiście ma miejsce w trakcie szkoleń z obszaru udostępniania multimediów, gdzie my staramy się uświadamiać na przykład wykładowcom, którzy przygotowują się do prowadzenia dostępnych zajęć, że wtedy, kiedy wykładowca udostępnia jakieś nagranie, swój wykład, wystąpienie, cokolwiek w internecie, na YouTubie, wyposaży to wystąpienie w napisy dla osób niesłyszących, to wtedy ogromnie wzrasta popularność tego nagrania. Bo tego typu napisy, jak już powstaną w jednym języku, na przykład po polsku, bardzo łatwo przetłumaczyć te napisy w sposób automatyczny, nawet translatorem, na angielski, nie wiem, na rosyjski,
na inne języki i proszę sobie wyobrazić, jak gwałtownie rosną zasięgi takiego materiału wideo, jeśli jakiś naukowiec chce dotrzeć ze swoją informacją, ze swoją ideą szeroko. Dla nich forma udostępniania informacji jest najlepszą drogą do rozpowszechnienia tej informacji. I na to też warto zwracać uwagę, że im bardziej dostępny materiał, nie tylko multimedia, ale także dokumenty elektroniczne, tym tego typu materiały są wyżej pozycjonowane w wyszukiwarkach sieciowych. Przykładowo, jeśli mówimy o dokumencie elektronicznym i będzie to zwykły skan, to wyszukiwarki sieciowe będą indeksowały taki dokument bardzo nisko, tylko i wyłącznie jako obrazek. Ale jeśli taki dokument będzie posiadał warstwę tekstową, będzie posiadał odpowiednie właściwości, odpowiednią strukturę, odpowiedni tytuł, także roboty sieciowe będą w stanie się zapoznać z jego treścią, z jego strukturą, z informacjami o tym dokumencie, to zindeksują go o wiele wyżej. W efekcie dotarcie do tego dokumentu będzie o wiele łatwiejsze, prostsze, szybsze. Więc jeśli chcemy, zależy nam na rozpowszechnianiu jakichś informacji, no to powinniśmy zadbać o to, aby ta informacja była po prostu dostępna, bo ona wtedy w sposób automatyczny będzie rozpowszechniana o wiele szerzej. Następny slajd poproszę. Czas pandemii sprawił, że pojawiła się konieczność współpracy zdalnej. Dzięki różnym platformom, najczęściej chmurowym, możemy sobie pracować zdalnie z najróżniejszymi osobami. Tutaj jedynym warunkiem skorzystania z tego typu rozwiązania jest to, żeby dane rozwiązanie było dostępne, a z tym niestety bywa różnie, bo dostępność to, pamiętajcie Państwo, nie kwestia tego, żeby w ogóle dane narzędzie było, tylko żeby mogło z tego narzędzia skorzystać jak najwięcej osób. No i to niestety jest najsłabszy element tej zdalnej edukacji, te narzędzia właśnie do wspólnej pracy. Ale może po kolei, następny slajd poproszę. Mamy tutaj zaprezentowaną całą listę komunikatorów, które oczywiście z uwagi na kwestie pandemii bardzo mocno zyskały na popularności. Tych komunikatorów mamy oczywiście o wiele więcej. Ja tutaj wymieniam tylko kilka. WhatsApp, Facebook Messenger, Google Meet, Skype, Microsoft Teams i Zoom. Dlaczego tak konkretne tu zostały wymienione? One zostały wymienione tutaj tylko z jednego powodu, że wszystkie w większości są dostępne. Posiadają jednak szereg innych ograniczeń, które wynikają nie tyle z kwestii ich dostępności, co z kwestii ich użyteczności. Typu WhatsApp na przykład posiada bardzo mocno ograniczoną możliwość uczestniczenia konkretnych, chodzi o ilość uczestników jednoczesnych, którzy mogą brać udział w połączeniu wideo i tak dalej, i tak dalej. Poza tym na przykład WhatsApp nie jest lubiany przez studentów w tym kontekście, że trzeba gdzieś tam podawać numer telefonu. I każda z tych aplikacji de facto ma jakieś swoje własne ograniczenia i tak naprawdę najlepszą z tych wszystkich aplikacji jest ta, na której odbywa się nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Zoom. Jest to najbardziej dostępna platforma z tych wszystkich wymienionych. Niestety ma dwie ogromne wady. Pierwsza to to, że jest nadal w języku angielskim, a druga to to, że jest płatna. No i to jest niestety bardzo poważna wada. Tymczasem, jak się okazuje, większość uczelni i szkół, jeśli mówimy o zdalnej edukacji, zaczęła po początkowym chaosie właśnie organizacyjnym i wykorzystywaniu najdziwniejszych, najdzikszych rozwiązań, zaczęła korzystać z aplikacji Microsoft Teams, która również w większości jest dostępna.
ma tą ogromną zaletę, że jest w języku polskim, ale to, co tak naprawdę przesądza o jej popularności, bierze się z faktu, że większość uczelni posiada już najróżniejsze licencje firmy Microsoft, w skład, w których wchodzi możliwość też wykorzystania aplikacji Microsoft Teams. Microsoft Teams umożliwia też współpracę. I to jest bardzo fajna rzecz, bo Microsoft Teams to nie jest zwykły komunikator jak Skype na przykład, tylko jest to narzędzie do wspólnej, zdalnej pracy. Mogą tam powstawać zespoły, grupy i tak dalej i można w ten sposób prowadzić naprawdę zaawansowaną współpracę nad najróżniejszymi projektami, z czego my też na co dzień korzystamy w pracy i to narzędzie sprawdza się naprawdę świetnie, jak się okazuje, nie tylko w pracy, wcześniej w pracy korporacyjnej, no bo stamtąd się wywodzi Microsoft Teams, ale także w pracy NGO-sów, czy jak się okazuje, również w zdalnej edukacji. Tak więc jeśli Państwo do tej pory nie korzystaliście u siebie na uczelni z aplikacji Microsoft Teams, to warto się temu przyjrzeć. A jeśli na uczelni u Państwa korzysta się z różnych rozwiązań, bo jeden wykładowca preferuje to, drugi preferuje tamto, to warto pomyśleć o tym, aby te rozwiązania ujednolicić. Dzięki temu student nie będzie potrzebował 50 aplikacji, tylko będzie miał jeden program, w którym będzie miał, tak jak wspomniałem, wszystkie elementy od kalendarza, terminarza, przez właśnie grupy, zadania, wszystko będzie się znajdowało w jednym miejscu. Dzięki temu o wiele łatwiej jest ogarnąć sam proces kształcenia, edukacji, bo po prostu studentowi wtedy jest mniejsza szansa, że coś mu umknie. Poproszę następny slajd. Warto jest przed spotkaniem online poinformować uczestników, na jakiej platformie odbędzie się to spotkanie. Dlaczego? Głównie chodzi tutaj o to, że wtedy uczestnicy takich spotkań mogą się do tego przygotować. Jeśli my poinformujemy, że na przykład konferencja będzie się odbywała na Zoomie, ktoś sobie może taki Zoom pobrać albo zobaczyć, jak się Zooma obsługuje przez stronę internetową, sprawdzić, jakie ma skróty klawiszowe i tak dalej, a przede wszystkim osoby z różnego typu niepełnosprawnościami mogą sobie sprawdzić, czy ich technologie asystujące będą współpracowały z daną aplikacją. Co ważne, wysyłając zaproszenie na takie wydarzenie, bo tu już bardziej mówimy w tym momencie o wydarzeniach, jakie na przykład organizują uczelnie, nie o regularnych zajęciach, bo tam już wykładowcy znają swoich studentów, to wysyłając zaproszenie na wydarzenie organizowane przez uczelnię, warto jest zapytać o specjalne, jakiekolwiek specjalne potrzeby słuchaczy. To jest zwyczaj, który przecież funkcjonował w momencie, gdy organizowaliśmy jakiekolwiek eventy. Na zaproszeniach pytaliśmy o szczególne, specyficzne potrzeby uczestników. Warto to również stosować, bo może się okazać, że na przykład w spotkaniu będzie chciała wziąć udział osoba głucha i wtedy będziemy musieli zapewnić tłumacza języka migowego. Warto o tym pamiętać. Równie dobrym rozwiązaniem jest przesyłanie odnośników, bezpośrednich odnośników do spotkania. Dzięki temu też uczestnicy nie muszą niczego szukać, tylko sobie klikają, otwiera im się przeglądarka i albo z poziomu przeglądarki, albo właśnie jakiejś dedykowanej aplikacji, czy to na komputerze, czy urządzeniu mobilnym, mogą sobie obsługiwać dane wydarzenie. Samo zapewnienie tłumaczeń języka migowego oczywiście jest czymś, z czym Państwo na pewno się spotkali przy najróżniejszych okazjach. Troszkę inaczej wygląda kwestia wykorzystania tłumacza migowego w organizowanych spotkaniach online, bo trzeba tutaj zadbać też o to, aby ten tłumacz po prostu był widoczny. Jeśli jest prelegent, to nie tylko, żeby było widać prelegenta, ale także, żeby przede wszystkim było widać wtedy osobę migającą, żeby to tłumaczenie po prostu miało sens. Następny slajd poproszę. Jak już zapraszamy na to spotkanie, już wszyscy szczęśliwie dotarli, wklikali się i przywitaliśmy się, to wtedy warto poczynić pewne ustalenia, które pozwolą zachować nam jakiś porządek i spokój
tego, czy porządek tego całego spotkania. Warto jest ustalić, jak zabieramy głos, bo to jak gdyby no, generować może straszne problemy, tak? Jeśli nagle zgłosi nam się 50 osób i to włączając mikrofony, no to to będzie problematyczne, ale tego typu rzeczy, o których, jeśli ja o nich mówiłem w marcu, w kwietniu, no to rzeczywiście budziły jakieś tam żywsze reakcje. Dzisiaj to są dla Państwa truizmy, więc ja o tym wspominam dla samej zasady, bo już Państwo w niejednym wydarzeniu braliście udział i doskonale wiecie, jak to działa, no ale jak gdyby moim zadaniem jest o tym wspomnieć, żeby to gdzieś zostało i żeby to też było wymienione w tej prezentacji po to, aby przy organizowaniu podobnych wydarzeń, żebyście Państwo też mogli sobie skorzystać z tego typu podsumowania. Warto jest przygotować wcześniej materiały edukacyjne, tak żeby później tego typu materiały, czy materiały szkoleniowe, czy jakiekolwiek, to oczywiście zależy od charakteru danego wydarzenia, żeby te materiały rozesłać uczestnikom. Najwygodniej jest rozsyłać tego typu materiały też w formie linku do bezpośredniego pobrania, gdzie uczestnik sobie tylko klika i taka paczuszka z informacjami jest wtedy pobierana z internetu na jego komputer. Samo włączanie mikrofonu tylko i wyłącznie przez osobę, która prowadzi spotkanie, no to już też, tak wspomniałem wcześniej, należy do takiego savoir-vivre osób, które biorą udział w spotkaniach, bo gdy tych mikrofonów jest więcej, pojawia się jakieś sprzężenie, jakieś szumy, hałasy, no to to też rozprasza prowadzącego. Sami Państwo pewnie wiecie, jak to wygląda. Im mniej tego typu odgłosów, tym po prostu lepiej. Kamera tak samo powinna być włączona tylko u tej osoby, która aktualnie mówi, co też ma przełożenie jak gdyby bezpośrednio na kwestie samych łączy internetowych, no bo przed pandemią sam miałem takie przeświadczenie, że jesteśmy już Polską cyfrową, że każdy ma łącze szerokopasmowe i tak dalej. Teraz okazuje się, że owszem, ludzie mają łącze szerokopasmowe, ale powiedzmy o prędkości 1 megabitu i jest problem w momencie, gdy trzeba prowadzić jakieś spotkanie, jak pojawiają się dwie kamery albo kamera i udostępniamy obraz na przykład z urządzenia mobilnego dodatkowo, no to w tym momencie już połączenie się zrywa, no i to jest problematyczne. Dlatego maksymalnie jedna kamera osoby mówiącej to jest najlepsze rozwiązanie. Tak samo udostępnianie w ogóle dużego pulpitu czy okna prezentacji, udostępniamy tylko jedną rzecz, żeby nie robić chaosu na ekranie, no bo wtedy i osoby słabowidzące mają problem ze zlokalizowaniem informacji i osoby, które śledzą po prostu to, co się mówi, no mają problem też, jak tak wszystko im skacze po ekranie, mają 50 różnych okien, no to trudno jest zrozumieć, co z czym się łączy. Poproszę następny slajd. Warto jest w trakcie spotkania umieszczać na czacie informacje, jeśli pojawiają się jakieś niezrozumiałe nazwy. Czasami jest tak, że mogą się pojawiać nazwy własne czy nazwiska prelegentów. Warto wtedy, jeśli one się nie wyświetlają albo gdzieś tam migają, umieszczać tego typu informacje na czacie. To już oczywiście w sytuacji, jeśli mówimy o wydarzeniu jakimś, gdzie jest więcej osób, nie tylko osoba prowadząca, ale też jest jakieś wsparcie techniczne, gdzie osoba współprowadząca może tego typu informacje na czacie umieszczać. Co więcej, warto jest na tego typu eventach posiadać takie wsparcie techniczne, głównie po to, żeby osoba, która prowadzi aktualnie prelekcję, nie była rozpraszana i żeby miała to wsparcie na takiej zasadzie, bo jeśli ja mam otwartą prezentację na całym ekranie, no to też nie widzę, co tam aktualnie ktoś pisze na czacie i bez sensu jest, żeby osoba prowadząca co chwilkę się przełączała między prezentacją
prezentacją czy prezentowanym obiektem, a czatem. O wiele łatwiej i szybciej jest, jeśli osoba, która współprowadzi od strony technicznej dane wydarzenie, mogła albo odczekać do odpowiedniego momentu, albo wejść w słowo prowadzącemu i zadać pytanie, które pojawiło się na czacie. Osoba, która prowadzi wydarzenie, też powinna informować, że dany element, nie wiem, grafika, link do jakiegoś, do jakiejś strony, do pliku będą podawane na czacie, tak żeby osobom, które też nie mają w danym momencie podglądu na czat, żeby ta informacja nie umknęła, bo to jest problem szerszy. To jest tak samo jak z opisywaniem treści, które są prezentowane na stronie. Warto o nich mówić, je opisywać, ponieważ no, macie Państwo świadomość tego, że przy nie tylko przy takich eventach jak dzisiaj, mieliśmy doskonały przykład, tutaj jeden z uczestników łączył się z nami w drodze na wydarzenie, więc jechał samochodem i miał pewnie ograniczoną możliwość śledzenia tego, co dzieje się na ekranie, więc w takich sytuacjach właśnie powinniśmy anonsować to, co się dzieje na ekranie, aby osobom, które w tym momencie nie tylko są niewidome, ale osoby, które w tym momencie nie mogą patrzeć na ekran, żeby miały też zapewniony pełen komplet informacji. Następny slajd poproszę. Proszę Państwa, bardzo często zapominamy o przygotowaniu technicznym prowadzących. To jest problem nagminny. Komuś się wydaje, że weźmie, siądzie do komputera, kliknie dwa razy i już wszystko zadziała. Niestety tutaj działają prawa Murphy'ego. Prawie zawsze, jeśli coś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie nie tak. Dlatego osoba prowadząca jakiekolwiek wystąpienia powinna być technicznie jednak przećwiczona i warto przed spotkaniem jednak przyjść te parę minut wcześniej i sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy działają łącza internetowe, czy słuchawki działają i tak dalej, żebyśmy po prostu nie byli zaskoczeni. Za osobą prowadzącą powinno się znajdować tło, które nie będzie rozpraszało osób. Powinno to być przede wszystkim tło kontrastowe, tak żeby nie było problemu z dostrzeżeniem osoby, która mówi. I warto zadbać o to, żeby nie było różnego rodzaju rozpraszaczy za osobą, która prowadzi dane wydarzenie. Odpowiednie oświetlenie. Bardzo ważna sprawa. Dwa dni temu brałem udział w wydarzeniu, które odbywało się online, ale po godzinie 16. No i tak naprawdę już za oknem ciemno, więc musiałem się odpowiednio podoświetlać, odpowiednie lampki, tak aby osoby, do których mówię, w ogóle mnie widziały. Jest to drobiazg, ale bardzo często ludzie o tym zapominają i wtedy po prostu jest na ekranie ciemno. Warto o tym pamiętać, żeby się podoświetlać. Bardzo ważna rzecz to powyłączanie wszelkiego typu powiadomień, zarówno w komputerze, jak i w telefonach. To też taki trochę savoir vivre, no bo jeśli prowadzimy jakieś zajęcia, to też staramy się, przynajmniej tak zakładam, że nic się nie zmieniło w tym temacie, że staramy się, gdy prowadzimy jakieś zajęcia, wyłączać czy wyciszać nasze urządzenia, żeby nie przeszkadzały, nie rozpraszały. I tak samo powinno to wyglądać w trakcie prowadzenia spotkań online, żeby nie przeszkadzać naszym słuchaczom czy odbiorcom po prostu w odbiorze treści. Samo używanie słuchawek też jest niezwykle istotne. Nawet jeśli tak jak twierdzi moja żona, używa się słuchawek, które wyglądają jak kalafiory, na każdym uchu jeden kalafior, to jest to naprawdę bardzo ważne, bo dzięki temu, że dźwięk nie wydobywa się z głośników, nie pojawia się sprzężenie i te połączenia są, mają naprawdę fantastyczną jakość. Jeśli sobie Państwo przypominacie telekonferencję jeszcze dosłownie rok temu, no to bardzo często jakość tych połączeń była fatalna. Ludzie, którzy nie stosowali się do tych zasad, o których ja Państwu mówię w tym momencie, przychodzili na te spotkania i branie udziału w tego typu wydarzeniach było naprawdę przykrym doświadczeniem. W tym momencie naprawdę te wydarzenia, większość z tych wydarzeń prowadzona jest w sposób naprawdę profesjonalny. Kolejna sprawa, to już poniekąd o tym wspominałem, czyli dzielenie obrazu, tak żeby odpowiednio było widać i prezentowaną treść i ewentualnie osoby, która mówi. Może się też zdarzyć tak, że
o czym oczywiście powinniśmy wiedzieć wcześniej, że może na spotkaniu się pojawić osoba, która czyta z ruchu ust, wtedy należy zapewnić też to, aby prelegent cały czas był widoczny. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale już niektóre rozwiązania technologiczne do tego stopnia podkreślają kwestię dostępności, że na przykład firma Apple wprowadziła takie rozwiązanie w najnowszym systemie, zarówno mobilnym, jak i komputerowym. Tam działa taki program FaceTime i jeśli w trakcie wideorozmowy na tym programie mówi jakaś osoba, to tak jak wszędzie generalnie, jest ona podświetlana. Ale jeśli w rozmowie udział bierze osoba, która miga, to jak gdyby powiększana na ekranie jest nie ta osoba, która w danym momencie mówi, że tak powiem, wokalnie, tylko osoba migająca, bo jak gdyby system automatycznie rozpoznaje tą osobę jako migającą, jako osobę, którą należy koniecznie pokazać w większym oknie, żeby ona była łatwiej dostrzegalna, czy bardziej dostrzegalna. Także tego typu rozwiązania już funkcjonują i warto też o tym pamiętać, jeśli decydujemy się na wybór też platformy do pracy, do wydarzenia jakiegoś. Okej, może poproszę następny slajd. Bo wspominałem Państwu o tworzeniu różnego typu materiałów, jak tworzyć dostępne multimedia, podałem Wam jakieś ściągi, podałem też Państwu jakieś tam rozwiązania na zasadzie, gdzie szukać podpowiedzi, żeby utworzyć jakieś multimedia z napisami, ale to oczywiście nie wszystko. Nie chciałbym Państwa zostawić z takim poczuciem, że wszystko musicie sobie zrobić sami, bo to nieprawda oczywiście. Chciałbym tutaj w prezentacji zawarłem cały szereg odnośników do źródeł cyfrowych. I tak na przykład mamy tutaj Polskie Biblioteki Cyfrowe i mam świadomość, że Państwo wiecie, część z Państwa uczelni korzysta z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, ale z ABC po pierwsze nie wszystkie uczelnie korzystają, po drugie nie wszystkie chcą korzystać, po trzecie nie wszystkie mogą, a bibliotek cyfrowych tylko pod tym jednym linkiem, jaki tutaj Państwu udostępniam, jest ponad 100. Można z nich śmiało korzystać. One oczywiście mają, każda z tych bibliotek ma jakieś swoje ograniczenia, ale każda dysponuje ogromnymi zasobami. To samo dotyczy światowych bibliotek, które też tutaj podlinkowuję. Ich tutaj jest kilkadziesiąt i one również dysponują takimi zasobami, z których spokojnie można korzystać do prowadzenia zajęć. Poproszę następny slajd. Coraz popularniejsze są audiobooki i tutaj też mamy do dyspozycji biblioteki audiobooków. Pamiętam, jak powstawał serwis Wolne Lektury w 2012 roku, audytowaliśmy ich dostępność i oni wtedy mieli około 200 tytułów, a teraz ze zdumieniem stwierdziłem, że mają już ich prawie 6 tysięcy. I są to wszystkie książki, wszystko książki, które można wykorzystywać nie tylko w formie audio, ale też w formie plików elektronicznych, EPUB-ów, RTF-ów, nawet plików tekstowych. Tak więc zachęcam do korzystania. Są też książki w obcych językach, w repozytorium LibriVox, gdzie wolontariusze z całego świata nagrywają książki tak naprawdę z najróżniejszej tematyki, nie tylko beletrystykę, jakąś tam literaturę piękną, ale z najróżniejszych obszarów trafiają książki do LibriVox i tam, jeśli ktoś szuka jakiejś publikacji, na przykład ktoś uczy się języka i chciałby zobaczyć, jak nie jakiś taki native speaker z jakąś super dykcją, tylko po prostu jakiś, nie wiem, mieszkaniec północnej Karoliny czyta książkę, to wtedy można sobie przepraszam. Już chyba za długo mówię. To jest rzeczywiście najlepszy sygnał, żebym pomalutku kończył. W międzyczasie poproszę następny slajd. Funkcjonują oczywiście również bardzo popularne repozytoria wideo. O YouTubie nikomu nie trzeba mówić, o Vimeo tak samo, więc je tu tylko wymieniam dla porządku. Poproszę następny slajd.
Mamy też mniej małe repozytoria, mniej znane repozytoria. O Nina TC część z Państwa na pewno słyszało, część może nie, więc podrzucam. O wiele fajniejszym serwisem jest Szukaj w archiwach. Jest to nowy serwis dla osób, które zajmują się historią. Ja kiedyś bardzo mocno się pasjonowałem. Okazuje się, że można tam znaleźć rzeczy no niesamowite. Ja nawet wcześniej, interesując się na przykład miejscem mojego zamieszkania bardzo mocno, z punktu widzenia historycznego, nie miałem pojęcia o istnieniu konkretnych danych dokumentów, bo nawet nie wiedziałem, że można o tego typu dokumenty gdzieś pytać. Za pomocą tego serwisu dotarłem do tych dokumentów i jest to świetna pomoc dydaktyczna. Następny slajd poproszę. Sekundę, jakiś jeszcze figlem. Proszę Państwa, coś, co może być dla Państwa niezwykle interesujące, czyli dostępne wykłady. O Akademik Hanna mnóstwo z Państwa słyszało, jeśli nie, to wspomnę tylko, że są tam dziesiątki tysięcy wykładów na najróżniejsze tematy w najróżniejszych językach, w tym również po polsku, warto tam zaglądać. Wszechnica również udostępnia najróżniejsze wykłady, z których wykładowcy, którzy, nie wiem, czują tremę przed kamerą albo nie chcą po prostu prowadzić zajęć online, również mogą udostępniać te wykłady, czy odsyłać słuchaczy do poszczególnych wykładów. O TEDxie wspominam dla zasady, bo to jest bardzo fajne źródło informacji, aczkolwiek takiej nieformalnej, tak to nazwijmy. I jest nowość, na którą trafiłem ostatnimi czasy, ona tutaj nie została wymieniona, jest to kolekcja e-dostępność, tak się nazywa. Możecie ją Państwo znaleźć w zasoby e-nauki, czy zasobynauki.pl, o, tak się serwis nazywa. I tam znajdziecie Państwo wykłady prowadzone przez wykładowców polskich uczelni. Na przykład widziałem wykłady z Politechniki Łódzkiej, które są przygotowane pod kątem potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami, głównie sensorycznymi. To znaczy dla osób słabosłyszących wykłady zostały wyposażone w napisy dla osób niesłyszących, a wykłady z fizyki, z matematyki, z chemii zostały wyposażone w dodatkowe zapisy matematyczne dostępne w Braille'u dla osób niewidomych, korzystających właśnie z linijek czy monitorów brajlowskich. Jest to zasób niespotykany, a każdy może z niego skorzystać. Także przypominam jeszcze raz, zasobynauki.pl. Już na sam koniec, tylko tytułem, żeby jak gdyby stało się zadość, że o wszystkich multimediach mówimy. Poproszę następny slajd. Mamy też repozytoria darmowych grafik i tutaj mamy Flickr, też Wikimedia Commons, inne też portale, gdzie po prostu wykładowcy, jeśli potrzebują, czują taką potrzebę obrazowania różnych rzeczy grafikami, mogą sięgać do tych materiałów zupełnie za darmo i korzystać z nich, przygotowując wykłady dla swoich słuchaczy. Następny slajd poproszę. W ten sposób, proszę Państwa, dotarliśmy do końca mojej prezentacji. Mam nadzieję, że po tym moim dzisiejszym wystąpieniu zostaniecie Państwo z przeświadczeniem, że po pierwsze dostępność nie tylko jest ważna, że nie tylko trzeba dbać o dostępność, ale że można dbać o dostępność i że tak naprawdę dostępność to nie jest jakaś czarna magia, że dostępności może nauczyć się każdy, i stosować dostępność również może każdy, tak jak wspominałem, w tych najpopularniejszych edytorach, w tym oprogramowaniu, z którego korzystacie Państwo na co dzień, również zaszyte są opcje ułatwień dostępu, takie opcje, z których należy korzystać przy tworzeniu dokumentów, innych publikacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. No i oczywiście zachęcam Państwa również do podszeptywania, to o czym wspominałem, z tego siedzenia pilota, jeśli macie dojście do ucha dziekana czy rektora, mówcie o tym, bo dostępność naprawdę jest ważna i dzięki niej otwieracie Państwo uczelnię dla
ogromnych rzeszy studentów. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję, Piotrze, za wyczerpującą temat. Dla mnie praktycznie do cna prezentację i za Twój niezwykle radiowy głos, bo też... Ale słuchajcie, że wysiada mi głos i mamy tutaj przykład tego, że pandemia miała ograniczyć nasze aktywności, tak? Gdy wcześniej, rok temu miałem gdzieś tam występować tu czy tam, to przynajmniej mogłem sobie odpocząć w pociągu, tak? A teraz nie ma takiej opcji, bo co najwyżej mogę w papciach przejść z pokoju do pokoju i następny udział w jakimś wydarzeniu, więc nie ma nawet kiedy głos odpocząć i to jest takie, nie wiem, to, czy to jest zaleta, czy wada tej pandemii. Dla ludzi, którzy lubią zwiększać swoją efektywność, to na pewno jest dość wpędzająca w problemy, wręcz bym powiedział, pandemia. Mamy jakieś 3 minuty zgodnie z planem na dyskusję. Ja nie będę tak bardzo obszerny, ponieważ w kolejnej części będę musiał zastąpić Izabelę Rusin w prezentacji, więc ja tak bardzo obszernie nie omówię swojego tematu, więc jakby co, myślę, że zaoszczędzę odrobinę czasu na przyszłość. Więc teraz, jeżeli mają Państwo pytania, to... Mamy pytanie, czy dostaną Państwo te prezentacje, tak podobnie jak pozostałe prezentacje, będziemy je przesyłać. Mamy tutaj też inne pytania na czacie. Proszę o informację, które platformy do komunikacji zdalnej są zgodne ze standardami WCAG. I to jest ten kij w mrowisko, Piotrze. Mówimy o tych platformach jak Teams, Zoom, tak? No, czy o tych platformach do nauczania, tam gdzie trzymamy repozytoria. Ten przykład, który podawałem, to jest Blackboard. Oni mają certyfikat odpowiedni, nawet amerykański. W Stanach funkcjonuje w tym momencie ustawa 508, która w całości zaimplementowała WCAG 2.1 i jak gdyby to rozwiązanie jest zgodne i z tą ustawą, z tą sekcją 508 i z WCAG 2.1. Sam bawiłem się tą platformą, ona jest dostępna, także to jest przykład takiej platformy, o której na pewno wiem, że jest dostępna. Tutaj wnioskuję z tego pytania, Piotrze, że bardziej chodziło o takie komunikacyjne platformy. Jeśli chodzi o komunikacyjne, to tak jak wspominałem, Microsoft Teams jest w tym momencie z uwagi na język polski i na dostępność tej platformy, zarówno pod względem dostępności dla osób z różnego typu ograniczeniami, jak i dostępność dla uczelni. To jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie. No na pewno Microsoft Teams też daje największą możliwość integracji tych wszystkich środowisk, które były wypełnione jako wstępne, czyli Word, PowerPoint, czyli tego Excel, wszystkiego, czego pracujemy. Na pewno praca na tym, łączenie pomiędzy poszczególnymi oprogramowaniami będzie najbardziej płynna i w najbardziej łatwy sposób przebiegała. Tak, ale też w WCAG mamy tak, w przypadku komunikacji, że my też musimy dołożyć cegiełkę od siebie, tak, bo czy kwestia napisów i tak dalej, no to nie są jeszcze rzeczy, które są na tyle dobrze zaimplementowane, że można było z nich korzystać bez naszego zaangażowania. Dokładnie. Pod tym względem takim innowacyjnym to tutaj Zoom jest bardziej jak gdyby gotowy, bo wdraża się na przykład w języku angielskim już automatyczne rozpoznawanie mowy, tak żeby w konferencjach na przykład wyświetlać napisy na żywo, czyli to, co mówią prowadzący, czy w ogóle uczestnicy, paneliści, jest prezentowane od razu w formie napisów, ale tak jak mówię, dopiero w języku angielskim, z językiem polskim są problemy. Teams tego typu udogodnienie nie oferuje, ale za to Teams ma dodatkowe wsparcie dla technologii asystujących. To znaczy producenci tychże technologii, nie wiem, na przykład programu odczytu ekranu JAWS, odpowiednio oskryptowują aplikację Microsoft Teams, dzięki czemu użytkownikom, którzy korzystają z tego typu oprogramowania, no po prostu korzysta się wygodniej. No tutaj też myślę, że z jednej strony mamy kwestię dostępności, ale
ludzie też różnie postrzegają ergonomię, tak? I wiele rozwiązań. Ja ostatnio się spotkałem z takim paradoksem, że narzędzie, które zostało nam polecone przez naszego niewidzącego pracownika jako narzędzie do prowadzenia szkoleń online, przy okazji zupełnie innego spotkania zostało oprotestowane i uznane za zupełnie niedostępne. Także to takie... Tak, to jest to, o czym mówiłem. Właśnie, że są sytuacje takie, gdy pytamy kogoś o opinię, to te opinie często są bardzo subiektywne, tak. Jeśli pytamy odbiorców z jakimiś ograniczeniami, no bo każdy patrzy tylko pod swoim kątem, dlatego bardziej powinniśmy się kierować standardami, no a jednak te aplikacje właśnie jak chociażby Microsoft Teams czy Zoom jednak budowane są ze standardami. Ja mam jeszcze tutaj taką uwagę, że obie te aplikacje i Zoom i Teams mają tę ogromną zaletę, że one są multiplatformowe. Nie tylko sprawia to, że one są dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach, ale także są dostępne na różnych platformach systemowych. Czyli jeśli ktoś ma smartfon z Androidem czy z iOS-em, no to na obu tych platformach będą działały te aplikacje. Tak samo jeśli ktoś ma komputer z systemem Windows, jak i macOS, to tutaj też obie te platformy doskonale będą współpracowały z tymi aplikacjami i one na wszystkich tych platformach są dostępne. I to jest bardzo ważne, bo wtedy niezależnie z jakiego sprzętu korzystamy, czy w domu, czy z pracy, czy w szkole, no to możemy korzystać po prostu z dostępnych aplikacji i z tych aplikacji się komunikować. No a tak jak wspominałem też, Microsoft Teams czy Zoom to są aplikacje do współpracy. Tam możemy tworzyć zespoły, możemy współpracować, możemy tworzyć projekty, możemy tworzyć zadania. Są to zaawansowane, tak jak wspomniałem, korporacyjne narzędzia, które trafiły pod strzechę z uwagi na pandemię. Wcześniej normalnie ludziom wystarczył WhatsApp, ludziom wystarczył Skype, który i tak już się wydawał kombajnem do takich klasycznych, typowych zastosowań. No to w tym momencie Microsoft Teams to jest naprawdę lotniskowiec, jeśli chodzi o możliwości w porównaniu z takim WhatsAppem, tak? Taki wątek, który myślę niedoceniany obecnie przy platformach. Kiedyś bardzo, każdy z miłośników komputera to pierwsze co robił, sprawdzał wymagania sprzętowe. I Zoom jak jest dobrą, świetną platformą, to trzeba pamiętać, że jest bardzo zasobożerny. I jeżeli, bo często spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy osoby po drugiej stronie mocno narzekają na platformę, jaką jest Zoom, ale głównie dlatego, że mają duże problemy ze sprzętem, od strony sprzętowej. Więc tutaj też mimo tego, że te zasoby, które mają nasze komputery, są już duże, to uczulam, że warto zobaczyć, przeczytać dokładne wymagania sprzętowe, zwłaszcza kiedy chcemy pracować na przykład na dwóch ekranach. Potwierdzam. To nie wiem, czy to słychać, czy nie, czy mikrofon zbiera, ale mój komputer strasznie huczy w tym momencie, jak już przez godzinę mam włączoną kamerę i po prostu strasznie ten. Dobrze, że mam słuchawki, bo mnie to nie rozprasza, ale właśnie przez pracę na Zoomie tak się mocno obciąża. Myślę, że modelem słuchawek i możesz się podzielić, ponieważ doskonale i zbiera mikrofon, także... Mhm. Jest to Sennheiser, ale nie pamiętam w tym momencie dokładnie modelu. I tak bardzo płynnie przeszliśmy do przerwy na reklamę. Można, tak, jedna kwestia a propos, ponieważ u nas na uczelni przerabialiśmy w tamtym roku Blackboard Collaboration, mieliśmy tą jedną platformę. Mhm. W tym roku jesteśmy na WebExie z systemu Cisco. Mhm. Chciałbym tylko powiedzieć, że no niestety osoby pracujące, czy to pełnomocnicy, no często my nie mamy na to wpływu, prawda? Jest to wiele zależności uczelni, licencji i innych kwestii, więc tak jakby te nasze wytyczne możemy gdzieś tam przekładać, ale są też siły wyższe, z którymi musimy się mierzyć i tutaj no, nie do końca mamy na to wpływ. Także my już na uczelni w przeciągu dwóch semestrów zmienialiśmy właśnie tę platformę.
Zgadza się, ale na przykład gdyby Państwo próbowali zaczerpnąć informacje, no to WebEx jest jedną z mniej dostępnych platform i może, jeśli nie byłby to jakiś tam czynnik decyzyjny, może jednak gdzieś tam ktoś mógłby go wziąć pod uwagę, bo akurat chyba, że coś się zmieniło, ale gdy ostatnio sprawdzaliśmy, no to na WebExie było bardzo trudno cokolwiek zrobić osobom właśnie niewidomym. Tak, tak, no zgadza się, zwracamy na to uwagę, no na razie na tym WebExie jesteśmy i już, że tak powiem, siła wyższa. No to w ten sposób przejdziemy do tej przerwy. Ja tylko dorzucę jeszcze taką ciekawostkę, że Zoom został stworzony przez ludzi, którzy odeszli z WebExa, więc najwyraźniej wyciągnęli wnioski i zrobili lepszą platformę. Zdecydowanie. No tu mamy jeszcze jedno podsumowanie. Tych podsumowań jest sporo. Pan Tomasz Jastrzębski napisał nam, że w jednej z teorii spiskowych Bill Gates wymyślił COVID, żeby popularyzować MS Teams. Śmiem twierdzić, że to jednak twórcy Zooma lepiej na tym wyszli, patrząc na proporcjonalny przychód względem poprzedniego roku. Więc mamy już czwartego winowajcę COVID-u. Wydaje mi się, że jednym z wniosków naszej konferencji będzie ostateczny wniosek, kto stoi za COVID-em. Ale dajmy sobie, proszę Państwa, jeszcze parę godzin na to, żeby do takich wniosków dojść, a żeby mieć siły, to proponujemy teraz kilka minut odpoczynku. I w związku z tym, że mamy niewielkie opóźnienie, Arielu, czy mogę Cię prosić o udostępnienie dodatkowych minut na przerwę? Jak najbardziej. Ja jestem za, ponieważ też chciałem postulować taki otóż postulat. W takim razie zapraszamy Państwa o 10:55, tak żeby wszyscy spokojnie zdążyli tę kawę sobie przygotować i z kawą do nas wrócić, ewentualnie już po kawie, po kanapce. Zapraszamy serdecznie. Mamy tutaj pytanie, czy ktoś z Państwa korzysta z rozwiązania Ali dla Blackboard i jak wrażenia? Jeżeli Państwo takie mają, to już prosimy po prostu o bezpośrednią wymianę informacji, ewentualnie jeżeli będzie większe zainteresowanie, to przy kolejnej części do tego wrócimy, a tymczasem już nie będziemy Państwu zabierać przerwy. Do zobaczenia za 5 minut. Do zobaczenia za chwilę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. I dziękujemy Piotrze bardzo za świetne wystąpienie. Ja również bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, prosimy podobnie jak wczoraj o sygnał, że Państwo wrócili z przerwy. Jeżeli ktoś z Państwa już jest, nas słyszy i widzi, prosilibyśmy o rączkę w górę na potwierdzenie, ewentualnie jakiś znak na czacie. O, widzę coraz więcej informacji. Damy ponownie. Okej, widzę tutaj Państwo tłumnie ruszyli nas informować, że Państwo są. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za tą punktualność. Arielu, nie będę Ci odbierać przyjemności samozapowiedzenia. Okej. Więc już nie przeciągam i przekazuję Ci głos. Dobrze, to ja będę prosił o prezentację. Mówiliśmy dużo o technologii, o tym, co nas frapuje od strony technologicznej, ale żadna technologia nie zadziała bez ludzi i bez wsparcia ludzi. Wczoraj dużo mówione było między innymi o wsparciu psychologicznym i tutaj jak gdyby będę kontynuował ten wątek, ale już w materii asysty. Zaznaczam, iż mówię prezentację mojej koleżanki zespołowej, która koleżanek dwóch, Izabeli Rusin-Wilczyńskiej i Olgi Zedel. To one odpowiadają za realizację wsparcia asystenckiego w Twoich nowych możliwościach. Na początek zarysuję trochę taką perspektywę, dlaczego wsparcie asystenckie w ogóle się w TNM-ie pojawiło. Tak naprawdę w moim odbiorze jest to najbardziej fundamentalne wsparcie, jakie powinno być realizowane, jakie jest realizowane, bo tak naprawdę sprawia, że możemy realizować pozostałe usługi wspierające w najbardziej efektywny sposób. Na początku działalności TNM-u rozrysowaliśmy sobie taki graf od wchodzenia na rynek, od wchodzenia wyboru studiów przez studiowanie po wejście na rynek pracy. I tak w tym grafie dokładaliśmy kolejne cegiełki. I tą jedną z ostatnich właśnie cegiełek było to wsparcie asystenckie, bo nierzadko doradzaliśmy wybór studiów. Szukaliśmy tego miejsca do studiowania danej osoby, a rozbijało się finalnie o to, że barierą w wejściu w tą nową rzeczywistość była kwestia ograniczonej samodzielności danej osoby. I w ten sposób zrodziła się potrzeba wypełnienia tej luki i sprawienia, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła równie efektywnie studiować i uczestniczyć w tym zjawisku, jakim jest środowisko akademickie, jaką jest kultura akademicka, na której załamaniem boleliśmy wczoraj, ale żeby jak najbardziej przybliżyć osobę do takiego pełnego studiowania, niezbędna jest asystencja. Z jednej strony ta dydaktyczna na samych zajęciach, ale też asystencja osobista poza uczelnią. W czasie, kiedy nie uczestniczymy w zajęciach, ale uczestniczymy w życiu akademickim. Oczywiście to, o czym będę mówił, będzie zazębiało się również z asystą dydaktyczną. Duża część naszych beneficjentów, my ten projekt zaczynaliśmy w 2017 roku, kiedy zdobyliśmy pierwsze finansowanie projektu Studiuj Niezależnie. Jest to projekt, który jest realizowany w celu programowym PFRON-u
zwiększanie samodzielności i tak też jest ukierunkowany. Z jednej strony ma dostarczać, umożliwiać realizację tych czynności, które dana osoba z daną niepełnosprawnością nie może wykonywać, ale z drugiej strony ma też uczyć, pokazywać, jak maksymalizować w ramach swoich możliwości, z użyciem technologii, swoją samodzielność. W samym projekcie, poza sensu stricte usługą asystencką, oferujemy również wsparcie w postaci takiej namiastki treningu mieszkalnictwa, takiej samodzielności w miejscu zamieszkania. Oczywiście wsparcie psychologiczne, również wsparcie w korzystaniu z dóbr kulturalnych. I to są takie cztery filary, wokół których ten projekt, na których ten projekt stoi, bo jak wiadomo, trzy nogi są potrzebne, żeby stół stał, ale cztery to już taki naprawdę stabilny stół. Od 2017 realizujemy ten projekt. Przez ten czas z niego skorzystało około 80 beneficjentów. Tak jak Państwo wiedzą ze swoich statystyk, osoby z przeróżną niepełnosprawnością. Na dzień dzisiejszy ten rozkład wygląda tak jak na tym slajdzie, czyli 15% na dzień dzisiejszy są to osoby ze spektrum autyzmu, około 22% są to osoby z niepełnosprawnością ze względu na narząd wzroku. Kolejną grupą są osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Tutaj mamy najczęściej do czynienia chociażby z osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, ale również z innymi jednostkami. Następnie 18% to jest niepełnosprawność ruchowa. Tutaj myślę, że na tym ekranie też widać taki pewien paradoks, że jak gdyby asystencja początkowo dość mocno związana była i czy utożsamiana właśnie z wsparciem osób z niepełnosprawnością ruchową, na przykład w przemieszczaniu się i w dużej mierze z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj widać, że ten rozkład jest stosunkowo równomierny. 16% to inne niepełnosprawności. Tutaj zupełnie duże spektrum. 2% to są już to są osoby niesłyszące na dzień dzisiejszy. No i tak, do marca tego roku ta asysta była realizowana tak, jak to sobie wszyscy wyobrażają. Jest osoba asystująca, spotyka się z osobą asystowaną, no i wykonuje zgodnie z przewidzianym zakresem asysty dla danej osoby czynności, wspiera ją w jej realizacji. Nastaje połowa marca, no i mamy wyłączenie z normalnej realizacji zajęć, często z obecności w miejscu, w którym studia były dotąd realizowane. Osoby powracają do w krótkim okresie od tego pierwszego początku lockdownu, powracają do swoich miejsc zamieszkania. Głównie z powodów ekonomicznych. No i przechodzimy na świadczenie asysty również w formie zdalnej. I tutaj prezentujemy Państwu taki rozkład procentowy. Niestety procenty z bliżej nieznanego powodu mi zniknęły z prezentacji, ale tutaj mam didaskalia od Suflera. 45% w tej chwili
to jest stacjonarna asysta, a 50% to asysta zdalna. To, co się znacząco zmieniło w proporcjach, to fakt, że te asysty są krótsze, ale znacznie częstsze. Obecnie średnia to jest między 2 a 3 godziny pojedyncze spotkanie trwa. I teraz to, co jest wskazywane z kolei z takich plusów tej zmiany, to mówią asystenci, że mogą bardziej efektywnie wykorzystywać ten czas na pracę, ponieważ odpada aspekt dojeżdżania, przemieszczania się, co przy dużych miejscowościach znacząco utrudnia. Ja nadmienię, że w dniu dzisiejszym ta asysta przez nas realizowana jest we Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Zielonej Górze głównie. To są te ośrodki z, jak gdyby z największą intensyfikacją działań naszych asystenckich. No i teraz jak popatrzymy, jak ta nasza zdalna asysta wygląda najpierw od strony narzędziowej. Piotr dzisiaj powiedział większość rzeczy, które w tym momencie chciałbym powiedzieć, więc w dużej mierze mnie wyręczył. Korzystamy zasadniczo z wielu narzędzi i one są dostosowywane przede wszystkim do preferencji i możliwości danego beneficjenta. Jako że w stowarzyszeniu na dzień dzisiejszy korzystamy z zestawu narzędzi googlowskich, to do tej pracy zbiorowej wykorzystujemy Google Meetsa i dokumenty Google'a. To oczywiście nie w stosunku do osób z dysfunkcją wzroku, bo to są dużo mniej dostępne narzędzia. Poza tym oczywiście standardowe, Skype, Messenger, ale też telefon, zwykły e-mail, a z kolei do chociażby przekazywania jakichś notatek, spotkań z wykładu czy wykładów, po prostu zwyczajny dyktafon. I teraz to, co na pewno, patrząc, mamy narzędzia, mamy asystentów i w gruncie rzeczy, jakbyśmy mieli sobie zadać pytanie, co się zmieniło, no to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, że jest praktycznie tak jak wcześniej, w dużej mierze. Główną rzeczą, która się zmieniła i do której wykorzystywane są narzędzia, to pośrednictwo pomiędzy osobą asystowaną a asystentem. Bo tak naprawdę to były te rzeczy, które wczoraj się pojawiały w tych trudnościach i w badaniach wychodziły. Asystenci kompensują przede wszystkim te działania, które w dużej mierze są utrudnione bądź powodują znaczne opóźnienie i obniżają ten równy start czy równe uczestnictwo osoby z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym. I zaznaczam, że te rzeczy, o których będę mówił, to nie jest kwestia taka korepetycyjna, tylko kompensacyjna. Z jednej strony mamy naukę, analizę materiału i takie powtarzanie tego materiału. I tutaj głównie u osób czy z trudnością w skupieniu się, czy u osób z obniżonym tempie pracy, które mają obniżoną koncentrację. Robienie notatek podczas zajęć online. Wczoraj to kwestia, która wypływała wielokrotnie. Osoby z obniżoną zdolnością manualną, osoby, które nie są w stanie jednocześnie pracować na chociażby wielu monitorach czy kilku platformach. Wyrównywanie tego czasu w kontakcie, czy jak gdyby
ja sobie trochę czasami żartuję, że asystent jest takim, turbem w idąc do takiej metafory motoryzacyjnej, że jest jak z tym downsizingiem, że jak mamy mniej mocy w silniku, to musimy dołożyć turbo, żeby wyrównać do tej mocy, jakbyśmy mieli większą pojemność silnika. I tak dokładnie to wsparcie tutaj wygląda. Ja sobie zasłoniłem troszkę prezentację kamerą, więc pozwolą Państwo, że się lekko przemieszczę. Poszukiwanie materiałów, zdobywanie materiałów chociażby w bibliotekach, te, które nie są dostępne w ogólnych repozytoriach. Fakt, że my, nasi asystenci pracują w Wrocławiu, w ośrodku akademickim, mają duży dostęp jednak do bibliotek, mogą wesprzeć osoby w zdobywaniu tych materiałów. Tutaj może nawet trochę można uznać, że ta pozycja osoby z niepełnosprawnością jest trochę bardziej uprzywilejowana, bo łatwiej jest jej uzyskać te materiały, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na te trudności, które kompensujemy, to tak naprawdę poruszamy się cały czas w obszarze usamodzielniania i wyrównywania tych szans. Poproszę tylko chwilę technicznego o przesunięcie mi okienka. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o to wsparcie też asystentów w odnalezieniu się w sytuacji zdalnej, pracy zdalnej, to co my mogliśmy dać jako organizacja beneficjentom projektu asystenckiego, to również wsparcie innych projektów, chociażby projektu związanego z adaptacją materiałów dydaktycznych i wsparcie ich w rozwiązaniu problemów technicznych z komputerem. My już w marcu, kiedy zaczęliśmy, kiedy uświadomiliśmy sobie, że dość długi czas będziemy pracować zdalnie, poczyniliśmy dość duży taki, nazwałbym to, skok w naszej wiedzy technologicznej, umiejętności skorzystania z platform. W zespole pojawiło się dużo takiego know-how, którym właśnie za pośrednictwem asystentów, przygotowując asystentów, możemy dzielić się właśnie z beneficjentami, żeby realizowali efektywnie tą naukę zdalną. Pierwszy etap pandemii, to sobie mówiliśmy, semestr letni, mnogość platform, przeróżne wymagania. Niestety stwierdzę, że czasami obsesyjne przekonanie o oszukiwaniu przez studentów i miganiu się od zajęć spowodowało, że wiele wymagań była wręcz niemożliwych do sprostania przez osoby o obniżonej sprawności, chociażby manualnej, kiedy na przykład wykładowca wymagał zaliczenia, żeby robić po każdym pytaniu zdjęcie swojej kartki, czy tam materiału, na którym się pracowało, przesłać go e-mailem po każdym pytaniu, a później zeskanować całość i jeszcze przesłać ten plik na koniec w całości, co powodowało, że student musiał być obłożony sprzętem, a jak wiemy, osoba, która nie jest w stanie utrzymać długopisu, tym bardziej nie będzie w stanie operować na 3 ekranach, 2 klawiaturach, 2 kamerach, skanerze. To oczywiście jest dość skrajny przypadek, ale miał taki miejsce. Wiele zajęć przez ten czas to były niestety tylko i wyłącznie skany, dostarczane materiały przez maile, więc tutaj też to, co robiliśmy dla beneficjentów projektu. Ja zaznaczam, że wielu tych beneficjentów zaczynało w 2017 pracę z nami, kiedy niektóre z uczelni nie miały jeszcze usług asystenta dydaktycznego akurat w obszarze, w którym pracujemy. Dlatego też wykonujemy pewne rzeczy z obrębu tego wsparcia dydaktycznego, żeby ci studenci, jak gdyby już nie musieli
zmieniać tej mechaniki w trakcie studiów, nawet jeżeli ta możliwość się pojawiła. Więc ta adaptacja materiałów dydaktycznych była też kwestią szalenie ważną i nadal... Przepraszam, ale przestał mi działać pilocik. Dzięki. Czy ja mogę prosić o wyłączenie czatu jeszcze z ekranu? Dzięki. No i to jest kolejny duży problem, który pojawił się w trakcie pandemii, mianowicie prace pisemne. Naprawdę wielu beneficjentów jako formy zaliczeniowe miało wszelkiego rodzaju formy pisemne, obszerne, co jak widać było na rozkładzie, na charakterystyce beneficjentów sprawiało dużą trudność. Ja myślę, że w dyskusji tutaj, wiem, że dołączyła do mnie też Iza, kilka takich przykładów pewnie będzie mogła przytoczyć bliżej Państwu. Na to też warto zwrócić uwagę, kreując to wsparcie u siebie na uczelni. Poproszę slajd. Okej, no tutaj właśnie kilka takich zdjęć, żeby zobrazować pewne trudności beneficjentów z projektu, z którymi pracujemy. W prawym górnym rogu Wiktoria, osoba z dziecięcym porażeniem mózgowym, która no, ma problem z synchronizacją tego ruchów, więc pisanie obszernych tekstów chociażby, czy odpowiadanie na quizy. Wczoraj pojawił się wątek przesuwanych elementów w quizach językowych. Czy to właśnie takich aktywizujących czynności na zajęciach. Oczywiście z czasem one są weryfikowane i wykładowcy dostosowują się do pewnych wytycznych, ale nierzadko pojawienie się tego problemu nastręcza problem w danym momencie. Więc asystent w trakcie zajęcia, który może wesprzeć w tym, czy po zajęciach, w przygotowaniu tych prac, no powoduje, że to studiowanie jest płynne i możemy mówić o tym wyrównaniu szans. Niżej mamy naszego kolegę, który z kolei jest osobą, która może korzystać z komputera tylko za pośrednictwem właśnie sensora i sterowania głosowego i sterowania za pomocą ust. No i tutaj po stronie lewej mojej widzimy z kolei osobę z zanikiem mięśni, też która ma dość mocno ograniczoną to tempo pracy, ale dodatkowo też pojawiają się u tych dwóch osób problemy związane z długim uczestnictwem w zajęciach. Wiąże się, ponieważ wspomagane są tlenowo, a specyfika nauczania zdalnego jest taka, że dąży się do pewnej kompensacji zajęć, przepraszam, kumulacji zajęć w ciągu dnia. Ale też co daje nam zdalna asysta, bo to jest też pewien clue, dlaczego na nią się zdecydowaliśmy. Po pierwsze, nawet jeżeli mieliśmy do czynienia z momentem pomysłu na hybrydowe nauczanie, to jednak to są osoby często z grup podwyższonego ryzyka i uczestnictwo w zajęciach najnormalniej w świecie jest dla nich ryzykiem, zagrożeniem zdrowia i życia. W takich sytuacjach asystent mógł uczestniczyć w zajęciach, chociażby z kamerą i jak gdyby substytuować to zdalne nauczanie. Mogliśmy spokojnie wesprzeć osoby, które były zmuszone wyjechać z
właśnie z powodów ekonomicznych, albo mieszkają poza miejscem studiów. Tutaj Piotr dzisiaj mówił, że zna przypadki osób, które wróciły na studia właśnie dlatego, że ta zdalna praca się umasowiła, powiedzmy. Ale to, co jest chyba najważniejsze, bo do tej pory mówiłem o takim mechanicznym, powiedzmy, substytuowaniu pewnych funkcjonalnych ograniczeń osób z niepełnosprawnościami, ich mechaniki ciała i tego, jak realizują, ale jest coś, co myślę jednak jest w tym wszystkim najważniejsze, to wsparcie mentalne podczas tej pracy zdalnej, podczas studiowania z miejsca zamieszkania. Ten team, asystent, osoba asystowana, to namiastka też pewnego rodzaju grupy studenckiej. To pewna możliwość chociażby komentowania bieżących sytuacji, tego, co się dzieje. To też wsparcie dla najbliższych i otoczenia, aby mogli też realizować swoje zamierzone cele. I teraz tak. Ja chciałbym zauważyć, że asystent w tym momencie staje się również takim tutorem, który pozwala zorganizować pracę, który nadaje pewien rytm. Wszyscy, myślę, że doświadczaliśmy tego w lockdownie, jak ważne były dla nas rutyny. I takie funkcjonowanie w pewnych określonych normach czasowych. Pojawienie się asystenta, konieczność zaplanowania tej asysty powoduje, że uzyskujemy pewien kształt tego swojego dnia i pracy, a jednocześnie nie jest to tylko patrzenie się w ekran monitora i słuchanie wykładów czy uczestnictwo w ćwiczeniach. Pojawia się relacja, pojawia się rozmowa, pojawiają się bodźce z zewnątrz, które nas mobilizują do pracy, osiągania celów. I tutaj też jak gdyby wypracowaliśmy różnego rodzaju ścieżki współpracy z uczelniami i też byliśmy swego rodzaju pośrednikiem w tym kreowaniu tej pracy osób z niepełnosprawnością i wykładowców. Asystenci otrzymywali chociażby dostęp do platform, do uczestnictwa w zajęciach, pozyskiwali materiały. No to tutaj też duża praca ze strony uczelni, za co też dziękujemy i myślę, że Państwo to świetnie rozumieją. Taką ciekawostką, która wydarzyła się i którą zaobserwowaliśmy, bo mówiłem o treningu w miejscu zamieszkania, o samodzielności, że jest elementem tego projektu. W rzeczywistości zdalnej wymieniliśmy to wsparcie właśnie na taką pracę nad utrzymaniem pewnego dobrostanu i motywacji, między innymi z osobami ze spektrum autyzmu. I tutaj pojawiła się taka ciekawostka, bo już w pierwszych miesiącach pracy zwróciliśmy uwagę, że przy zdalnej pracy osób ze spektrum, wbrew pozorom, ona jest płynniejsza, występuje dużo większa łatwość kontaktu. I tutaj stawiam taką hipotezę. Może ktoś z Państwa podchwyci to jako przestrzeń nawet do
badań naukowych, a może już takie są, których nie znalazłem, że ta praca zdalna, to co dla nas jest trudnością i barierą, z czego nawet dzisiaj żartowałem, czy wymiana spojrzenia, czy mimika, jednak w pewnym kontakcie zdalnym jesteśmy odcięci od tej warstwy przekazu niewerbalnego, który jest dużą trudnością dla osób ze spektrum. I w ten sposób być może nasze szanse akurat osób neurotypowych, nieneurotypowych zostały na tym polu przez tą pracę zdalną wyrównane. Ten brak fizycznej bliskości, który powoduje też mniejszy stres, większa koncentracja na zadaniu, bo jednak ten kontakt zdalny wymaga od nas zdecydowanie większego fokusu w stronę zadania, w stronę uczestnictwa. No i też na koniec, patrząc na te sukcesy, co się udało mimo tej trudnej sytuacji, bo to są w jakiś sposób wielkie radości samych asystentów, że we współpracy pozwoliło to osiągnąć osobom asystowanym ich dydaktyczne cele. 9 osób w tym semestrze, 19-20, obroniło pracę, czy licencjackie bądź magisterskie. 40 osób udało się po prostu zwyczajnie bez perturbacji zaliczyć semestr letni. I zdawałoby się, że może ta sytuacja mogłaby spowodować, że trochę nas zniechęci do świadczenia wsparcia asystenckiego, ale jest zupełnie inaczej. W trakcie pandemii podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu tego wsparcia i tak od stycznia 2020 będziemy realizować projekt w ramach konkursu ze środków Funduszu Solidarnościowego, co powoduje, że będziemy mogli świadczyć to wsparcie na terenie całej Polski. Tutaj też dlatego zwracam się do Państwa, że jeżeli będą chcieli Państwo współpracować, no to taka przestrzeń się właśnie pojawia. W tym projekcie z jednej strony chcemy wesprzeć studentów, oczywiście doktorantów, osoby z niepełnosprawnością, ale również też pracowników związanych ze wsparciem, osoby zaangażowane też w działalność społeczną w środowisku akademickim. Właśnie tak, żeby te osoby, które chcą pozostać w tej pracy w środowisku akademickim, mogły płynnie oddawać się realizacji swoich zawodowych celów, czy naukowych, czy właśnie we wsparciu osób z niepełnosprawnością. Osobą za to wszystko odpowiedzialną w naszym zespole jest Izabela Rusin, liderka tego projektu. Oczywiście prezentacja będzie przekazana, więc ten kontakt będą Państwo mieli. Proszę z nią się kontaktować w sprawie możliwości tej współpracy. Podsumowując, gdybym miał powiedzieć, czy asysta jest mniej czy bardziej potrzebna, to tak samo jak z zajęciami, ona jest potrzebna, tylko troszkę w innej formie. Tak samo te zajęcia, które były stacjonarnie, teraz są zdalnie, one są tak samo wartościowe pod warunkiem, że obudujemy je odpowiednimi narzędziami i środkami przekazu. Tak samo jest i z asystą. My w zeszłym miesiącu, jeżeli teraz będę mówił to z głowy, jeżeli dobrze pamiętam, zrealizowaliśmy blisko 3000 godzin asysty. Więc myślę, że jest to niemało i pokazuje to skalę tego, na ile ona jest potrzebna. A proszę mi wierzyć, bardzo, ale to bardzo selekcjonujemy udzielanie tej asysty. Nie jest ona rozdawana na lewo i prawo. To teraz znowu mi przestał działać mój pilocik.
bo to jest już chyba ostatni slajd, jak dobrze pamiętam. Ale zaczynając dyskusję, to ja chciałbym poza tym pytaniem, czy zdalna asysta jest potrzebna, bo na to sobie chyba już w ciągu tych dwóch dni odpowiedzieliśmy, że ona jest potrzebna. To też takie pytanie, jaki zakres tej asysty na uczelniach i w jakich przestrzeniach on powinien być tak zdalnej, ale tak jak tej na co dzień. W jaki sposób powinniśmy dedykować tą asystę, do jakich czynności, czy asysta osobista, czy tylko asysta dydaktyczna. Ja wiem, że to jest dość ważki temat i budzi zawsze sporo emocji, ale teraz oddaję głos Państwu. No i jeżeli Iza chciałaby uzupełnić coś w mojej wypowiedzi, to bardzo bym też prosił. Czy mnie słychać? Zasłychać tak? Ciebie. Tak, słychać mnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Arielu, dziękuję Ci za wyczerpanie tematu. Jedyne, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że przechodząc na asystę zdalną, bardzo ważne dla nas było, a przede wszystkim dla naszych asystentów również, żeby wesprzeć w tym trudnym momencie studentów, żeby nie pozostawić ich samych sobie, i to się naprawdę zadziało. Oni nie tylko spotykają się w swoich dydaktycznych problemach, nie tylko tłumaczą teksty, piszą wspólnie, redagują, ale również grają w szachy i rozmawiają, za przeproszeniem, o pierdołach. I to jest bardzo istotne, bo w tej chwili, kiedy wrócili do domu i są tylko z rodziną, zostali praktycznie zupełnie odcięci od życia studenckiego, a to połączenie ich zaangażowanie i wspólne relacje są bardzo, bardzo istotne i widać to po tym, jak piszą do nas, jak dziękują nam za to, że byliśmy w stanie im w jakiś sposób pomóc, że nie zostawiliśmy ich samych sobie, i też duże zaangażowanie właśnie samych asystentów, którzy wychodzą z własną inicjatywą i bardzo im zależy na tym, żeby ich wspierać. Więc uważam, że to jest ogromna wartość dodana. Dziękuję. No teraz zapraszam. Ojej, mamy 28 minut na tę dyskusję. Być może chcieliby się Państwo podzielić swoimi doświadczeniami z realizowaniem, bo też braku asystenty na Państwa uczelniach. Mamy tutaj głos. Arielu, przepraszam, ja nie wiem, czy to będzie na miejscu, ale czy my możemy ujawniać takie dane, ale jaki jest zakres kosztów jednej osoby, nie wiem, czy to jest płatne za godzinę, czy za miesiąc, czy jak ten kosztorys wygląda takiego jednego asystenta? Czy my możemy tutaj na forum też w kilku słowach o tym opowiedzieć? Tak, myślę, że to nie jest żadna tajemnica. PFRON publikuje, jaki jest koszt godziny w projektach. W przypadku, bo musimy, ja podam koszt godziny jak gdyby całej, łącznie z obsługą, tak? Czyli tego, co jest potrzebne, czyli wsparcie psychologiczne, superwizja dla asystentów, bo jak gdyby dwie strony tutaj są ważne do tego, żeby uczestniczyły, no i koszty czysto administracyjne to 83 zł za godzinę, a praca samego asystenta brutto to jest 40 zł za godzinę. Dobrze, super, dzięki, dziękuję. To są w Funduszu Solidarnościowym taka jest stawka godzinowa przyjęta przez ministerstwo w konkursie po prostu, w dokumentacji konkursu. Tutaj prośba o głos dr Katarzyny Jach.
Dzień dobry, ja już napisałam na czacie, ale sobie pomyślałam, że powiem o tym. No, ja jestem z Politechniki Wrocławskiej i my mamy takie dwa bieguny, jeśli chodzi o naszych studentów ze spektrum z autyzmu. Niektórzy radzą sobie świetnie od samego początku pandemii i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że z ulgą przyjęli edukację zdalną, dlatego że nie muszą, nie są zmuszani do tego, żeby kontaktować się osobiście i tworzyć te relacje, które są dla nich rzeczą trudną. Natomiast mamy też drugi koniec tego właśnie spektrum autyzmu. Mamy osoby, które bardzo źle sobie radzą z taką komunikacją drogą elektroniczną, która na przykład wymaga napisania maila albo nawet po prostu wypowiedzi na forum. No i te osoby potrzebują pomocy w bardzo prozaicznych sprawach, na przykład wytłumaczenia się prowadzącemu, dlaczego się nie dotarło na zajęcia. I tutaj jest już to tak gruby temat, że do tego jest potrzebna asysta tak naprawdę. Więc po prostu chciałam powiedzieć, że nie jest to znowu coś, co chyba możemy uogólnić, tylko jest to, ta zdalność jest dodatkową formą, którą możemy rozważyć w tej chwili, no w zasadzie w tej chwili jedyną dostępną, ale myślę, że w przyszłości to będą osoby, które będą wolały taki sposób działania, a będą osoby, które będą wybierać jednak tą asystę fizyczną. Zapewne. No to też kwestia pewnych, pewnie takich aspektów terapeutycznych i w zależności od tego, jak funkcjonujące są dane osoby. No, wymaga to, każdy z tych kontaktów wymaga odrębnej strategii. My te strategie jak gdyby opanowujemy w zupełnie inny sposób, pewnie łatwiejszy przedstawienie, a też wcale nie jest takie łatwe, bo pisanie maili, które komunikują o wszystkim w sposób, który nie obraża drugiej strony, bądź nie powoduje zastanowienia, czy ktoś na mnie w tym mailu krzyczy, czy tylko pisze w taki sposób, to wcale nie jest takie łatwe. To też obserwuję. Nieraz wspieraliśmy w takiej komunikacji różnych studentów, niekoniecznie ze spektrum i niektórzy po prostu piszą w taki sposób, że mamy wrażenie, że chcieliby nakrzyczeć na panią w dziekanacie, a nie napowiedzieć tego, co uzyskać jakieś konkretne informacji. I to na pewno jest trudność, a mail z zasady nie odpowiada, nie mówi od razu, tylko buduje jakąś warstwę domysłu. Brak tego feedbacku. A druga sprawa, która jest, to, że mail czy każda tego typu komunikacja zostaje w tej przestrzeni wirtualnej, tak. I to jest też powód do stresu. Tak. Ktoś jeszcze chciałby? No cóż. Proszę Państwa, to może ja zadam takie pytanie, bo na dużej części Państwa uczelni asysta bezpośrednia była świadczona. Czy mają Państwo może informacje, jak wygląda sytuacja studentów, którzy zostali tej asysty pozbawieni, bo nie została ona zastąpiona asystą zdalną? Czy takie dane do Państwa docierają? To ja może powiem, jak to wygląda w Politechnice. My mamy mniej w tej chwili tej asysty niż ona była, ale nie blokujemy jej. Po prostu studenci w mniejszym stopniu zgłosili na nią zapotrzebowanie. Mhm. Fundacja świadczy usługi asysty nie w kontekście kształcenia na poziomie wyższym, tylko takiej codzienności. I my spotkaliśmy się, szczególnie w tej pierwszej fazie pandemii, z taką reakcją klientów, że nie chcieli oni po prostu korzystać z asysty w obawie przed konsekwencjami. Natomiast w pewnym momencie zakres potrzeb już był, skala potrzeb była już tak duża, że ta obawa była mniejsza niż potrzeby, które należało zrealizować. I rzeczywiście klienci wrócili do tych usług. Wprawdzie obserwowaliśmy, że to jest taka usługa w ostateczności, tak bym to nazwała, czyli wtedy, kiedy już rzeczywiście trzeba pójść na przykład do lekarza, bo nie ma innego wyboru, czy do urzędu, bo terminy się kończą. Takie rzeczy bardziej rozrywkowe, tak to nazwijmy, które nie są najpilniejszą potrzebą, były odsuwane na dalszy plan, jednakże
no okazało się, że jednak obawa jest mniejsza niż potencjalne korzyści. I teraz zastanawiam się poważnie nad tym, czy jeżeli oczywiście w pierwszej fazie studenci mogli zrezygnować z asysty, bo obawiali się chociażby tego, że asystent pojawia się czy w ich domu rodzinnym, czy sam ma z nim bezpośredni kontakt i przez jakiś czas udało się uniknąć tej asysty. Kolejny, myślę, że to jest obszar do zbadania, ilu studentów trafiło do tej, jak to powiedzieć, szarej strefy, ale ilu studentów bądź to straciło rok studiów, czy nawet straciło możliwość kontynuowania studiów w efekcie tego, że w odpowiednim momencie do usługi asysty nie wrócili. Czy państwo takie przypadki są znane może? I tak, tutaj mam, widzę głos pani Oktawii, ręka w górze, bardzo proszę. Dzień dobry. No ja właśnie chciałam powiedzieć, że u nas na Politechnice od marca ten problem się pojawił i właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że głównie, bo my gdzieś tak, no kwiecień, maj, kontaktowaliśmy się właśnie z tymi studentami, którzy korzystali z tej pomocy. No i głównie właśnie tutaj był problem obawy, tak, przed tymi kontaktami i no właśnie może w tym kierunku można by pomyśleć, jak tutaj wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, żeby może właśnie tak zdalnie, może właśnie jakieś takie, nie wiem, szkolenia dla tych studentów, żeby oni się tego nie bali, żeby nie myśleli po prostu, że to nie jest takie zarówno dla studentów, jak i dla asystentów, prawda, dla chętnych, żeby właśnie pomóc tej dobie, tej zdalnej nauki, bo czasami to nie chodzi o jakieś takie trudne rzeczy, tylko proste po prostu, jakieś takie wynikające z charakteru studiów, które po prostu się realizuje. Dziękuję. Mamy jeszcze panią Magdalenę Kokot, chciałaby zabrać głos. Tak, ja tutaj się podzielę takimi dwoma doświadczeniami i pracy tutaj na Uniwersytecie ze studentami, na Uniwersytecie Gdańskim, ale też moich własnych doświadczeń, bo co prawda u nas takich asystent na Uniwersytecie osobistych, tak, poza uczelnią, do rzeczy niezwiązanych z uczelnią nie ma. W Gdyni są realizowane takie asysty przez Fundację Centrum Współpracy Młodzieży i ja miałam taką asystentkę, znaczy do tej pory mam. No i to wyglądało w ten sposób na początku, w marcu, no, że był, najpierw padło to, że jest zakaz spotykania się, natomiast gdzieś tak od, no, w połowie maja już padły informacje, bo i niecierpliwili się sami, że tak powiem, sami potrzebujący i sami asystenci, którzy w sporej części są osobami z zagranicy w ramach europejskiego wolontariatu i po prostu to było do decyzji własnej, tak, czy my chcemy się spotykać, czy my się nie chcemy spotykać, to dotyczyło tych spotkań poza uczelnią. Natomiast ja muszę przyznać, że mi to w pewnym momencie bardzo uratowało mój stan psychiczny, bo ja spędziłam cały sierpień zamknięta na izolacji, bo byłam chora i w zasadzie gdyby nie ci asystenci zewnętrzni, którzy po prostu z dobrego serca robili mi niespodziankę, zostawiali mi coś pod drzwiami, po czym dostawałam telefon albo SMS-a, słuchaj, mam coś dla ciebie na wycieraczce, tak? I myśmy się nie musieli widzieć tak dosłownie. Sam fakt, że było takie zainteresowanie i po prostu takie nic konkretnego tak naprawdę, ale to z mojej perspektywy wtedy tego pięciotygodniowego zamknięcia, to było coś niesamowitego, że ktoś taki, że te osoby naprawdę, im też zależało no, na takim dobrobycie, powiedziałabym, moim psychicznym, choć na początku oni też się bali, no bo myśmy wcześniej mieli ze sobą kontakt, tak, więc było takie napięcie i oczekiwanie też tego, czy przypadkiem ja ich też nie zaraziłam, no na szczęście nie, więc tutaj taka perspektywa, a jeżeli chodzi o spotkania tych asystentów na uczelni, no my mamy tutaj jedną taką sytuację od tego roku, że musimy wspierać studenta po prostu stacjonarnie. No i tak jak już wczoraj mówiła tutaj Justyna Rogowska, my po prostu udostępniamy tutaj przestrzeń na uczelni, gdzie asystent może spotykać się ze studentem z niepełnosprawnością, natomiast no tutaj są te bardzo specjalistyczne maski, rękawiczki i tak dalej, odpowiedniej wielkości pomieszczenie.
no bo sami asystenci powiedzieli, że oni do nikogo do domu jeździć nie będą, bo oni się będą źle czuć. No a poza tym jest jeszcze kwestia, tak by powiedzmy już zupełnie szczerze, samych warunków sanitarnych, które mogą w tych domach się odbywać, tak, że nie ma, nie wiem, papieru toaletowego i łazienka się nie zamyka, no to to już, no bo wiem też, że takie rzeczy też się mogą zdarzać, więc tutaj chyba przede wszystkim, jeżeli już jest konieczność tego, żeby spotykać się ze studentem na miejscu, to żeby to realizować no już w ramach samej uczelni, bo ona sama w sobie jest takim neutralnym i bezpiecznym gruntem. I to wielu asystentów nam podawało takie informacje, że oni okej, mogą się spotykać, byle jakby zapewnić im możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. No, a z drugiej strony na uczelni jest też weryfikacja, no bo jak się wchodzi, to chociażby jest to mierzenie temperatury, więc już jakaś weryfikacja tych osób jest na wstępie, tak? Czy mogą być chore, czy nie. I tutaj asystenci mówili, no, że w takich warunkach to oni mogą się po prostu no, spotykać ze studentem, który tego potrzebuje. Ja też tak w sferze tego bezpieczeństwa, bo to rzeczywiście jest pewna trudność. My, jeśli chodzi o to, co zostało po naszej stronie zrealizowane, to gdyby, po pierwsze, też jak gdyby zasób asystentów, którzy pracują przy asyście osobistej, to są osoby, które często pracują w kilku organizacjach, w bardzo zróżnicowanym środowisku, więc tych pewnych tych kontaktów, tych węzłów jest dość sporo. My w dużej mierze zawsze zaszczepiamy taką pewną ideę zaufania, szczerości. Od jakiegoś czasu dysponujemy też pakietem testów, które możemy wykonywać i jeżeli zaszła jakaś wątpliwość, kontakt, gdziekolwiek, którymkolwiek z tych momentów u asystenta, asystenci to zgłaszają, przychodzą do czasu jak gdyby wyniku ewentualnego, przechodzą jak gdyby w kwarantannę od tych zajęć, od spotykania się z beneficjentami. No i oczywiście też zapewnienie maseczek z naszej strony, środków dezynfekujących, no w miarę zapotrzebowania, które zgłaszają asystenci. No jednak tak jak to ten wykres pokazywał, 55% to jednak jest asysta zdalna, tylko no to mniej niż połowa w tej chwili to jest asysta w kontakcie bezpośrednio. Mieliśmy zgłoszenie od pani Karoliny Jankowskiej i mamy zgłoszenie od pana profesora Marka. To może tutaj zachowajmy tę kolejność. Chyba dobrze wychwyciłam kolejność. Pani Karolino, jeżeli mogę prosić o głos. Prosimy o włączenie mikrofonu. Chyba, że zgłoszenie jest już nieaktualne. Najwyraźniej tak. Tak, to zapraszamy pana profesora w takim razie, bo widzę rękę w górze cały czas. Dzień dobry, Bogusław Marek. Ja takie pytanie mam dotyczące pracy asystenta, a może właśnie nie asystenta, tylko takiej koleżeńskiej pomocy, bo mamy studentów z dysfunkcją słuchu, niedużą, ale mają czasem problemy z zrobieniem notatek, czy z uczestniczeniem tam w zajęciach, wykładach i korzystając z pomocy właściwie takiej koleżeńskiej, kolegów czy koleżanki, którzy im po prostu wysyłają mailem swoje notatki. I czy taka pomoc to jest, czy powinna być, czy może być traktowana jako pomoc asystenta, czy jest to po prostu pomoc koleżeńska i jak to traktować, a jeżeli jest to pomoc asystenta, to czy wartość no, finansowa takiego wsparcia jest równoważna pracy asystenta, który pracuje no, powiem tak, pełną parą, chociażby jako asystent taki osobisty w codziennych zajęciach. To gdyby ktoś mógł to odpowiedzieć, to będę wdzięczny bardzo.
To może ja się podejmę. Te czynności, o których wspominałem, które są związane z notowaniem, wsparciem notowania, to są jednak czynności robione jak gdyby specyficznie pod tą osobę, dla której dane notatki są wykonywane, czyli zgodnie z jej jakimiś preferencjami, ze wskazaniem, w kontakcie z tą osobą. Nie są to notatki robione jak gdyby dla siebie i udostępniane dalej. Tak? To jest praca na zlecenie i jak gdyby w zakresie potrzeb osoby, dla której te notatki są wykonywane. I to jest na pewno nielekka i wartościowa praca, jeżeli chodzi o udostępnianie notatek. No to chyba jest jednak pomoc koleżeńska, którą stosuje się zasadniczo na, zresztą chyba wszyscy korzystaliśmy z notatek swoich znajomych. Ja tam bardzo lubiłem notatki koleżanek na zarządzaniu, które notowały znacznie lepiej niż ja. Tylko to trzeba, myślę, to warto rozróżnić, ale nie chcę też wartościować czyjejś pracy, no, może tutaj też praktyka innych państw. Chciałabym dodać, ponieważ wypracowaliśmy taki sposób pomocy jednej osobie ze spektrum autyzmu, gdzie dzięki współpracy z pełnomocnikiem połączył się z grupą tej studentki, rozmawiał i grupa wspiera studentkę w procesie dydaktycznym, a my uzupełniamy to asystencją, powiedzmy już w procesie samego przetwarzania materiałów i komunikowania się z nią poza zajęciami. Więc jeżeli ktoś się zgłosi i chce pomóc w grupie studentów, to uważam, że to jest bardzo zasadne i ważne, żeby można było to wykorzystać, ponieważ powoduje to też większe relacje z grupą i poznanie tej osoby, która ma jakąś dysfunkcję. Bardzo dziękuję bardzo. Katarzyna. Teraz widzę. Może powiedzieć, jakie jest na PWF. Zapytałam się, czy mam się podzielić tym naszym doświadczeniem na Politechnice Wrocławskiej. U nas to jest skonstruowane w ten sposób, że jeśli mamy asystenta edukacyjnego, to on najczęściej się rekrutuje właśnie spośród grupy studentów i w sumie to jest tak, że technicznie te notatki są sporządzane zarówno dla asystenta, jak i dla tej osoby, która z nich korzysta, bo to jest ta sama grupa, ale też stawka za taką usługę jest ponad dwukrotnie niższa niż ta stawka, o której tutaj Ariel mówił, także jest to też różnica. I teraz jeszcze przy okazji powiem, odpowiadając na pytanie pani Ateny, że w naszym wypadku mogłaby być mama studentki asystentką, też już były takie przypadki. Z kolei u nas, jeżeli chodzi o cel, czyli usamodzielnianie, raczej od tego typu rozwiązań stronimy. Z tego powodu ja też bym wolała kolegów. Cała ta idea ma też służyć temu, żeby udostępniać zasób czasowy samej rodzinie. Tak? Czasami to jest najprostsze i najlepsze zajęcie, a nie rzadko też pewne rozwiązanie ekonomiczne, ale ono zapewne nie zwiększa w wielu przypadkach prawdopodobieństwa usamodzielnienia się tej osoby. Mamy tutaj, nie jestem pewna, Arielu, czy widzisz pełny czat, więc może tutaj uzupełnię, że pojawiają się głosy. Owszem, byli asystentami. Mamy taki głos Uniwersytetu w Białymstoku między innymi. Tutaj pani Katarzyna Wenderska pyta, czy w ogóle taka osoba, rodzic, może otrzymać wynagrodzenie. Ja znam kilkanaście uczelni, na których takie rozwiązanie jest stosowane, ale równocześnie znam też uczelnie, gdzie nawet od strony formalnej jest zapis taki, że pierwszeństwo w pełnieniu funkcji asystenta dydaktycznego mają studenci tej samej uczelni, tak by umożliwić interakcję pomiędzy studentami, a równocześnie, o czym mówiłeś, Arielu, troszkę
siłę nacisku przesunąć na uczelnię z rodziny, która, jak wiemy, jest tym pierwszym rzędem, pierwszą stroną wsparcia dla studenta. I mamy tutaj prośbę o głos pani Iwony Tabaczyk-Bejster. Bardzo proszę. No tutaj też, jak pani z Wrocławia, mamy identyczną sytuację, że jeśli mamy asystentów z zewnątrz, no to ta stawka jest wyższa, a jeśli mamy studentów, to jest na takiej zasadzie no, pół wolontariatu, prawda? Bo to jest student z danej grupy, on jest na zajęciach, robi notatki dla siebie, robi dla studenta i po prostu też często się zaprzyjaźniają te osoby, już później są do końca studiów, już nie ten wolontariusz nie jest potrzebny, ale czyli asystent, ale one tak jakby są już z sobą zżyte i po prostu już do końca studiów tą pomoc świadczą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To, proszę Państwa, co jest istotne w doborze asystenta, i z tym się spotykamy bardzo często, myślę, Ariel, że tu się ze mną zgodzisz, to udział osoby, która z tej asysty korzysta, może niekoniecznie w wyborze, ale w decydowaniu o tym, czy ta osoba może taką asystę świadczyć. Każdy z nas ma już różne doświadczenia zawodowe i wszyscy Państwo jesteście, na pewno jesteście w stanie się zgodzić ze mną w tym, że nie z każdym po prostu, niezależnie od czynników zewnętrznych, nie z każdym jesteśmy w stanie współpracować, bądź też ta współpraca jest mniej bądź bardziej przyjemna. Tutaj asystent to jest bardzo często intymna relacja, w szczególności w przypadku określonych niepełnosprawności, która, nie mówimy o asyście osobistej, ale nawet asysta dydaktyczna sprowadza się do bardzo dużej bliskości przy niektórych rodzajach niepełnosprawności. Jeżeli tutaj nie ma zaufania, nie ma chociaż cienia sympatii, no to ta współpraca nie będzie efektywna. Tutaj taki, myślę, że dla wszystkich oczywisty postulat, by asystentów nie narzucać i nie zmuszać do korzystania z wsparcia, bo na pewno nie będzie to, już nie mówię o przyjemnym, ale nie będzie to efektywny proces. Tak, zgadzam się z tym głosem. U nas to wygląda w ten sposób, że zasadniczo obydwie strony podają pewne preferencje współpracy. Nie ze względu na lekkość tej pracy, tylko na względu właśnie na to, jak ta współpraca wygląda. Jeżeli ktoś jest odmiennego zdania, to proszę sobie wyobrazić swoją najgorszą współpracę w życiu. Gdyby mieli Państwo współpracować z taką osobą ramię w ramię, po kilka godzin na przykład na uczelni i wymagać od niej, a ona w ogóle nie odpowiada na wasze potrzeby. To jest też bardzo ważne, że asystent musi na bieżąco odpowiadać na potrzeby osoby, której asystuje. To jest bardzo skomplikowana też psychologicznie relacja, bo z jednej strony występuje, że chcemy, żeby ta relacja była partnerska, z drugiej strony jest pewna nadrzędność i podrzędność tej relacji, bo jednak osoba asystowana oczekuje wykonywania pewnych czynności niejako za nią. Więc tutaj też taka nauka i komunikacji, te umiejętności komunikacyjne. My zawsze sobie żartujemy z takiego gorącego ziemniaka, który mieliśmy i to dokładnie dotyczyło ziemniaka, kiedy asystent asystowany powiedział asystentowi: ty obierz ziemniaki, a ja w tym czasie pójdę się położyć. I tak wygląda mniej więcej ten komunikat, co wzburzyło asystenta, mimo iż istniała totalnie obiektywna kwestia, że ten student nie był w stanie obierać ziemniaka, ponieważ miał jedną rękę w chwycie niesprawną, ale komunikat, w jaki zostało to przedstawione, był na tyle nieprzyjemny, że powodowało to pewne spięcie. Więc to naprawdę wiele aspektów tej pracy wymaga takiego dogrania komunikacyjnego, charakterologicznego, żebyśmy po prostu mogli współpracować, nie wchodzili sobie w drogę, nie narzucali, nie starali się. Niektórzy asystenci mają taką rolę, chęć zbawcy, bym powiedział, co też nie jest akurat w naszym filozofii asysty pożądane. To jest naprawdę skomplikowany proces, dlatego uczulam też, że jeżeli chcemy tą asystę świadczyć dość szeroko, to nie możemy jej ograniczyć tylko do rozliczania. Ona wymaga superwizji, ona wymaga wsparcia asystentów w tej relacji, bo to jest bardzo angażująca praca,
Często na asystentów są przenoszone oczekiwania, ambicje osób asystowanych, więc to jest zdecydowanie bardziej złożona usługa, niżeli tylko wykonywanie czynności. To ostatnia chyba rzecz, którą chciałam powiedzieć. Mamy jeszcze zgłoszenie od Patrycji. Ja mam pewne podejrzenie, że Patrycja po prostu chce bardzo elastycznie przejść do swojego wystąpienia, ale może zanim to nastąpi, Arielu, przed chwilę nie było cię słychać. Wybiła właśnie godzina Patrycji, jest 12:00. No właśnie, to może jeszcze w tym wątku, zanim przejdziemy do ostatniego. Ariel mówił, że mamy dużo czasu na dyskusję. Proszę Państwa, w tematach, w gronie osób, które rzeczywiście są zainteresowane, nie ma wystarczającego czasu na dyskusję, ale myślę, że tutaj uszczkniemy znowu 5 minutek z zakończenia i Patrycja, jeszcze jedna wypowiedź w tym temacie, zanim przejdziemy do ostatniej części. Dzień dobry Państwu. Co do asystentów, ja powiem tak, jestem jakiś czas temu po kontroli ZUS-u. ZUS w ogóle się nie przyczepił do umów zlecenie z rodzicami. Nie było najmniejszego problemu. W tej chwili kończę kontrolę NIK-u i także już wiem sprzed dosłownie 20 minut z rozmowy, że nie ma też żadnych zastrzeżeń w zakresie zatrudniania rodziny. Powiem tak, u nas też staramy się szukać wśród kolegów, studentów, osób z zewnątrz. Właśnie to, co Agiel mówił, żeby maksymalnie usamodzielnić, ale nie zawsze się daje. Jeżeli mamy studenta, który z powodów fizjologicznych i własnej nieśmiałości, tak, nie będzie w stanie iść do toalety z osobą obcą, a potrzebuje wsparcia w toalecie, tak, w czynnościach fizjologicznych, no to jedynym sposobem tak naprawdę jest w tym momencie znalezienia kogoś, kto mu właśnie zaufa, kogo się nie wstydzi, kto jest tym codziennym wsparciem, także do wsparcia na uczelni, bo ona nam zniknie z uczelni po prostu. Miałam takie w pewnym momencie zagrożenie, że nam osoba zniknie z uczelni, jeżeli nie zgodzimy się na rodzica. Nie było innego po prostu wyjścia, żeby ten student mógł studiować. I czasami chciałoby się odciążyć tych rodziców, chciałoby się usamodzielnić tych studentów, ale szukałam przez 2 lata tak naprawdę innego asystenta. Może ktoś z dalszej rodziny, może ktoś, nie wiem, powiedzmy z medycznym, paramedycznym wykształceniem, nie udało się niestety znaleźć kogoś, kto by się podjął. A tutaj już osoba w tym momencie jest absolwentem, skończyła z dobrymi wynikami studiów, zaprzyjaźniła się, asystent był potrzebny już w pewnym momencie do stworzenia notatek fizycznie na zajęciach, do właśnie tych spraw fizjologicznych, tak? A na przerwach ta osoba funkcjonowała bardzo dobrze w gronie koleżeńskim. Gdzieś taki środek się znalazł w tym ciężkim momencie, gdzieś taki środek się znalazł. Dziękujemy. Arielu, jeżeli pozwolisz, to płynnie przejdziemy do kolejnej części. Widzę kciuk w górze. Proszę Państwa, od wczoraj rozmawiamy o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy wszyscy i myślę, że nie ma potrzeby powtarzać, że w trudnej sytuacji, w sytuacji pełnej wyzwań, bo daje nam też dużo plusów. I jakie konkretnie plusy mogą z nami zostać na uczelni? To, o czym mówimy od wczoraj, że rzeczywiście szukanie rozwiązań jest dobre pod warunkiem, że rzeczywiście zadbamy o to, by te dobre rozwiązania już z nami zostały. Myślę, że każdy z Państwa doświadczenia w tym obszarze ma i ciągle te doświadczenia budujemy. Obawiam się, że jeszcze przez kilka, co najmniej tygodni je będziemy budować. Mam nadzieję, że już wkrótce przejdziemy do płynnego ich wykorzystywania. Więc teraz niejako na podsumowanie, ale też na, myślę, początek kolejnej dyskusji. Co pandemia nam dała? I tu poproszę o swoiste podsumowanie panią doktor Patrycję Goreń z Uniwersytetu w Białymstoku. Patrycja, masz głos. Mikrofon bardzo bym prosiła. Patrycja, nie słyszymy. Przepraszam, w ostatniej chwili jeszcze zobaczyłam pytanie na czacie, że pytanie do mnie. Szukamy wszędzie, w tym momencie wyrzucamy ogłoszenia, po prostu ogłoszenia o pracę na umowę zlecenie wszystkimi dostępnymi kanałami u nas na uczelni stosowanymi. I po prostu czekamy na odzew. Sprawdza się to, z reguły to się sprawdza. Z różnym efektem, ale w końcu dochodzimy do tego, co nam trzeba, tak? A teraz proszę Państwa, co pandemia nam dała? Usprawnienia, które pozostaną na naszych uczelniach, tak naprawdę w całej Polsce, w tej chwili stanęliśmy w marcu tak naprawdę z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed sytuacją niespotykaną do tej pory. Zamykają nam uczelnie, studenci zaczynają się uczyć w domach, wszyscy, i nasi studenci, tak, nasi studenci z niepełnosprawnościami, doktoranci, nasi pracownicy zaczynają też pracować z domu i zaczynamy żyć w dziwnej, innej rzeczywistości. Agielu, mogę prosić następny slajd?
Mogę prosić o zmianę slajdu. Dzięki. Oczywiste problemy, tak, jako takie, no, pewna forma podsumowania. Wiadomo, że nastało w marcu, z dnia na dzień dosłownie, nastało zamieszanie. Okazało się, że na wielu uczelniach nie mamy wydajnej infrastruktury. Ta infrastruktura była wydajna lub prawie wydajna w sytuacji takich klasycznych, standardowych, tak, do których jesteśmy przyzwyczajeni zajęć. W momencie, kiedy wylądowaliśmy wszyscy w domach, okazało się, że i w domach, i po stronie uczelni, i po stronie osób z niepełnosprawnościami, i po stronie pracowników w domach, my nie mamy wydajnej infrastruktury, nie mamy pomieszczeń, nie mamy dobrego internetu, nie mamy oprogramowania i zderzyliśmy się z taką ścianą tak naprawdę techniczną pewnego rodzaju. Okazało się też, że bardzo wiele osób i nauczycieli, i studentów nie zna aplikacji do nauki zdalnej. Nie zna w tym sensie, że nie potrafi ich obsługiwać, tak? To były zupełnie nowe narzędzia, których musieliśmy się nauczyć. Brakowało też wielokrotnie jednolitych i spójnych zasad. Widziałam to u siebie na uczelni, widziałam to na innych zaprzyjaźnionych uczelniach, z którymi miałam jakiś tam kontakt większy lub mniejszy, że dziekani i władze uczelni jako całość próbowały się ratować w każdy możliwy sposób. No plus wielkie brawo dla nich, tak, że próbowały panować nad tą sytuacją w jakoś, ale to też powodowało chaos i brak jednolitości i spójności. Poproszę kolejny slajd. Obecnie, no wszyscy spodziewaliśmy się, nie oszukujmy się, w wakacje, intensywne rozmowy i praca tak naprawdę trwały, że w tym roku wrócimy do pełnej znowu edukacji zdalnej lub jakiejś formy hybrydowej. Praktycznie chyba wszystkie uczelnie w Polsce jakiś procent zdalności stosowały już od października, jeżeli nie w 100% jak niektóre uczelnie, to przynajmniej część hybrydowo. Nasza uczelnia, część kierunków właśnie prowadziła hybrydowo. Część maksymalnie stacjonarnie, typu kierunki biologia, chemia, fizyka, gdzie mieliśmy po prostu zasoby lokalowe, możliwości, żeby zapewnić wszystkie te normy sanitarne wymagane od nas i zarazem pomieścić się w pomieszczeniach, w salach. Efekt właśnie nieprzygotowania został zminimalizowany przez to, że mieliśmy trochę czasu i wiedzieliśmy już trochę, co nas czeka. Jednakże nadal brakuje nam sprawnej infrastruktury w skali kraju tak naprawdę. No, studenci mieszkają w przeróżnych miejscowościach, nie w dużych miastach akademickich, gdzie no, łącza internetowe u nich w domach są różne, nie mają możliwości technicznych, ale i też finansowych czasami, bo też takie słyszałam już głosy, żeby na lepszy sprzęt, szybszy sprzęt, wydajniejsze łącze internetowe sobie móc pozwolić finansowo. Uczelnie wiem, że włożyły masę pracy. To, żeby zwiększyć te, poprawić tą infrastrukturę, niestety nie dało się. Mimo że ustawy covidowe pozwalały obejść prawo zamówień publicznych, przyspieszyć zakupy sprzętu komputerowego, ale na przykład mam przykład w tej chwili z jednego naszego fizycznie budynku, od lata trwają prace nad modernizacją sieci komputerowej, tylko jest to zabytek. I się okazało, rozbiliśmy się konserwatora zabytków, bo było trzeba tam pewne adaptacje dokonać, żeby zamontować nowe sieci, nowe kable tak naprawdę pociągnąć. No i to nam wydłużyło. I jeszcze jesteśmy, mamy grudzień, a jeszcze nie skończyliśmy tego, tak? No i to też jest pewien problem. Powiem szczerze, udało się też na uczelniach, bo rozmawiałam także z kilkoma, wymienić sporo starego sprzętu właśnie, nie tylko kabli tak naprawdę, tych fizycznych kabli, ale okazało się, że komputery, na których my uczyliśmy się w pewnym sensie, szczególnie na wydziałach. Udało się w końcu ich pozbyć, kupić lepszej jakości sprzęt, wydajniejszy, który będzie nam służył przez kilka lat najbliższych, który będzie nas tą wartością taką dodaną także pandemii, że się udało popchnąć to wszystko do przodu, jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak? Poproszę slajd następny. Jesteśmy też w lepszej sytuacji niż na wiosnę, bo znamy już aplikację do edukacji zdalnej. Zoomy, Teamsy i masa tak naprawdę innych narzędzi, które gdzieś tam się przewinęły. Mogliśmy także wybrać tak to, co uważamy za najbardziej dostępną. W szerokim rozumieniu dostępności, tak nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale po prostu w ogóle jak najbardziej dostępną aplikację. Jednak nie oszukujmy się, cały czas bardzo istotny jest ten czynnik ludzki, gdyż świadomość konieczności zapewnienia dostępnej edukacji zdalnej jest, nie oszukujmy się, zjawiskiem bardzo nowym. Sama u siebie na uczelni, gdy wiosną rozesłałam wiadomości przypominające tak, o konieczności zapewnienia dostępnej edukacji, także zdalnej, spotkałam się z takim trochę zdziwieniem. Ale jak to zrobić? Ale czemu? A to nadawanie
wideokonferencji przez internet, tak, za pomocą jakiejś platformy nie zapewnia dostępności. No niestety tak nie działała. Jednakże dzięki tutaj współpracy naszych organizatorów dzisiejszej konferencji, bo Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego wsparła nas niesamowicie tutaj w zakresie wiedzy merytorycznej, mogłam przekazać materiały, to bardzo fajne materiały mogłam przekazać naszej kadrze, która z nich po prostu zaczęła korzystać i okazało się, że kadra dość dużo wie, tylko było to nieuporządkowane lub coś intuicyjnie czuła, było to nieuporządkowane. Jednak nadal nie oszukujmy się, niedoedukowanie cyfrowe, nieumiejętność posługiwania się w tym świecie cyfrowym, tak, obsługiwania tego całego świata cyfrowego przez starszych wykładowców, przez osoby, które no, nie mają takiego zmysłu, tak, informatycznego, także bardzo mocno rzutuje niestety na dostępność tej edukacji i w ogóle na jej przystępność, nawet już nie mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, ale w ogóle dla studentów. To rzutuje na jakość niestety i wiemy, że jeszcze tutaj trochę czasu potrzebujemy, żeby dojść do jakiegoś takiego, no powiedzmy, sensownego poziomu tej wyedukowania cyfrowego, tak, tego informatycznego. No i tak jak wspominałam, no okazało się, że ta świadomość konieczności zapewnienia dostępności, ona była taka intuicyjna, oczywista, stosowane były alternatywne formy wsparcia w trakcie klasycznych zajęć i raptem jak się przenieśliśmy do tego świata cyfrowego, było trzeba bardzo mocno popracować, przynajmniej u mnie na uczelni, takim pierwszym mocnym, że tak powiem, wejściem, że dostępność jest konieczna także właśnie na zajęciach zdalnych. To wcale nie jest takie straszne, to wcale nie jest jakieś kosmicznie trudne, tylko wymaga trochę chęci i no i przede wszystkim świadomość się pojawiła, której gdzieś tam brakowało. Mogę pójść kolejny slajd? Proszę Państwa, w takim standardowym, tak, okresie naszego funkcjonowania i życia, no nasi studenci, doktoranci, tak, kadra spotykała się z no, pewnymi rodzajami problemów w swoim życiu, w środowisku uczelnianym. Proszę Państwa, te problemy nie zniknęły. One czasami się trochę zmodyfikowały tak naprawdę. Dlatego, że ja widzę już w tej chwili po tych 3 miesiącach obecnego roku akademickiego, że bardzo wiele rozwiązań, które wspierających, które stosowaliśmy dla naszych studentów z niepełnosprawnościami, one bardzo dobrze funkcjonują w świecie wirtualnym. Bo skoro student zdawał egzaminy za pomocą komputera, bo miał problem tak z pisaniem, no to on nadal zdaje za pomocą komputera te egzaminy. Co prawda nie wymaga to zapisu, bo wszyscy zdają za pomocą komputera, ale to się nadal sprawdza. No jeżeli on zdawał egzaminy w tym momencie z wydłużonym czasem, systemy komputerowe bez problemu, wszystkie aplikacje pozwalają na wydłużenie mu czasu, tak? I to się jak najbardziej sprawdza, te problemy się nie zmieniły. Rozwiązał się trochę jeden problem, powiem Państwu szczerze, przynajmniej z informacji, które uzyskuję z zwrotnych od moich studentów, że studenci czują się pewniej, ci z grupy ryzyka obniżonej odporności. To zawsze były osoby, które mi zgłaszały, że w okresie sesyjnym jest problem z infekcjami, z nieobecnościami, z podejściem do egzaminów. Czasem było trzeba przekładać tą sesję, zmodyfikować terminy, bo właśnie no, czynniki chorobowe, takie typowo infekcyjne związane z obniżoną odpornością, rzutowały na ich funkcjonowanie na uczelni. A teraz ich funkcjonowanie takie no, edukacyjne się bardzo poprawiło, bo nie są narażeni na infekcje związane z funkcjonowaniem w grupie w budynkach. To uważam, że taki, no, dla tej konkretnej grupy studentów, osób w ogóle, kadry zresztą także, jest to takim dużym plusem. I proszę, że w tej chwili zastanawiam się, co z tym w przyszłości zrobić, jak wzmocnić tą grupę, żeby jej ponownie nie powracać do narażania tego, które było wcześniej. Szukam takiego rozwiązania kompromisowego dla tych osób. Jeszcze nie wypracowałam jakichś takich bardzo dużych konkretów u nas w ramach tej uczelni, ale już gdzieś tam to z tyłu głowy krąży, bo to jest też dobry moment, żeby zwiększyć ilość edukacji online i przełamać na niektórych uczelniach, u mnie to przynajmniej występuje, takie opór jeszcze przed edukacją zdalną w dużo większym stopniu niż to było dotychczas, tak? A tu mam nadzieję, że po prostu, że mi się uda, bo to jest takie fajne podłoże się wytworzyło do rozmowy, do dyskusji. Poproszę kolejny slajd. Powiem tak, bardzo mocno się nasiliły wzrost potrzeby zgłaszane, zaobserwowane i to nie tylko wśród studentów naszych Polaków. Mam zgłoszenia ze strony studentów z wymiany Erasmus, którzy do nas przyjechali. Mam ze studentów ze wschodu, którzy u nas studiują jako obcokrajowcy. Bardzo duży po prostu wzrost zapotrzebowania na wsparcie z tego zakresu psychologicznego. Kadra także zgłasza takie problemy dość mocno. Są w tej edukacji, w tej chwili zdalnej, w tym funkcjonowaniu takim no, nietypowym dla człowieka tak naprawdę, nieprzyzwyczajeni jesteśmy do tego, dla nich bardzo obciążające.
Generuje to tak, że już mam po prostu dużo zgłoszeń o stanach depresyjnych, o takim, no może stany depresyjne może za dużo powiedziane, o takich obniżeniach nastroju związanych z brakiem kontaktu z innymi osobami. Że wiele osób potrzebuje tego po prostu face-to-face kontaktu, które pobyt na uczelni im zapewniał w wystarczającej ilości. W tej chwili stało się to po prostu problemem, tak? Oni się po prostu czują się wyizolowani, osamotnieni. I to uważam po prostu, że to jest taki no, znaczący nowy problem, znaczy może inaczej, problem był, tak? Tylko nie w takiej skali, jak obecnie występuje, a przynajmniej się uwidocznił bardzo mocno. Powiem też tak, że dotychczas kadra, mimo że była w kręgu zawsze naszych zainteresowań, zawsze starałam się utrzymywać jakieś te kontakty z kadrą, ale kadra się znacząco włączyła w krąg osób, które potrzebują wsparcia. Wiem, że na wielu uczelniach bywało takie myślenie, jak rozmawiałam, że no kadra to są wykładowcy, dawcy pewnej usługi, tak, oni mają edukować, oni mają uczyć, my wspieramy w głównej mierze studentów. Okazało się, że no nie, kadra także wymaga bardzo dużego wsparcia, jest no takim naszym zasobem uczelnianym, który też należy wspierać, żeby te dwustronne korzyści, tak, studenta z wyniesionej wiedzy, a kadry ze swojego rozwoju zawodowego były na odpowiednim, zadowalającym poziomie, żeby to nie była komunikacja i dawstwo jednostronne. Poproszę kolejny slajd. Proszę Państwa, to co było dość, wczoraj dość mocno wybrzmiewało gdzieś tam w naszych dyskusjach tutaj podczas konferencji. Obecnie pandemia zamazała tak naprawdę podział praca dom publiczne-prywatne. Tam wczoraj była taka dyskusja, że studenci tam nie za bardzo chcą ujawniać swoje twarze, nie włączają kamer, tak? Pojawił się taki wątek. To jest, powiem szczerze, także jeden z problemów, którym jest takim tym nowym problemem osób z niepełnosprawnościami. Pomijając już tam warunki socjalno-bytowe, które panują w domach, i nie chcą z tego względu się studenci ujawniać, ale proszę Państwa, zauważcie, że pokój studenta stał się jego miejscem odpoczynku, relaksu, posiłku, pracy, kontaktów społecznych i wszystkiego. My nie wychodzimy z domu, znaczy student tak naprawdę w tym momencie nie wstaje, nie ubiera się, nie wychodzi z domu, nie zmienia swoich zasad funkcjonowania, nie przestawia się na ten tryb jestem na widoku, widzą mnie inni, tylko cały czas funkcjonuje w tych czterech ścianach. To bardzo mocno też wpływa, nie oszukujmy się, na funkcjonowanie, na rozdział tego właśnie, co publiczne, co prywatne, co jest pracą, co jest domem. I także da się zauważyć, i to także zgłaszają nam studenci, zgłasza nam kadra, ale także zgłaszają pracownicy administracyjni na uczelniach. Funkcjonujemy w stanie permanentnego stresu i niepewności. Dlatego, że tak szybko jak się prawo zmienia, tak szybko jak się zasady potrafiły zmieniać, tak jak na wiosnę nas trzymano w niepewności jako uczelni do prawie ostatnich dni, czy przedłużamy edukację zdalną, czy wracamy na uczelnię, czy nosimy maseczki, czy nie nosimy maseczek i to wszystko, co nas otaczało od wiosny, nie oszukujmy się, to powoduje no, cały czas życie w stresie i niepewności. No to nie jest dobre dla funkcjonowania kogokolwiek, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, które nie wiedzą, czy dostaną się do lekarza, nie wiedzą, czy leki wykupią, nie wiedzą, czy receptę dostaną i milion jeszcze dodatkowych takich niepewności, które nakładają się na ich funkcjonowanie na uczelni. Poproszę kolejny slajd. Proszę Państwa, to, co mówiłam na początku, co zostanie przede wszystkim po pandemii. Nie oszukujmy się, uczelnie mentalnie i technologicznie wykonały ogromny skok, tak naprawdę, jeżeli chodzi w zakresie cyfryzacji. Poprawiliśmy infrastrukturę, to niewątpliwie. Poprawiliśmy funkcjonowanie kadr. Proszę Państwa, u nas na uczelni od wiosny trwały bardzo intensywne szkolenia w zakresie platform do edukacji zdalnej. W zakresie zasad edukacji zdalnej. Tego było bardzo dużo, co pozwoliło na jakieś tam już w tej chwili, szczególnie jesienią, tak, na pewną płynność w poruszaniu się w tym wirtualnym świecie i uporządkowanie tej edukacji. Bo na wiosnę wiem, że na wiosnę wielokrotnie były takie sytuacje, że plany zajęć się nie zgadzały, były wysyłane maile do studentów jako zajęcia zdalne. My przynajmniej na naszej uczelni staramy się, żeby znacząca większość, jeżeli nie prawie wszystkie, po pierwsze odbywały się zgodnie z ustalonym planem zajęć, po drugie, żeby to było w głównej mierze zajęcia na żywo prowadzone, z tym kontaktem, chociaż no wiadomo, że przez via internet, tak, żeby to były te kontakty z prowadzącym w miarę widocznym, tak, żeby to były rozmowy na żywo, żeby była jakaś tam forma interakcji. I proszę Państwa, to co ja najbardziej odczuwam tak naprawdę, zmniejszyła się biurokracja. Biurokracja w tym sensie, że jak nie ma papieru, 50 pieczątek, jak nie jest kolorowy ten dokument, to jest nieważne.
Okazuje się, że wiele dokumentów może być ważnych, wysłanych mailem. Zeskanowanych, zrobione zdjęcie i okazuje się, da się w ten sposób bardzo wiele rzeczy załatwić. Wiecie Państwo, jak to bywa na naszych uczelniach, że teczki papierów, jak nie zaniesiemy do kolejnego biura, to nie jesteśmy w stanie nic załatwić, nic kupić, nic zrobić. Student nie może o nic się ubiegać bez 15 podań, dwóch zdjęć i 2 tygodnie oczekiwania. Tak trochę prześmiewczo, przepraszam, ale czasami to wręcz tak wyglądało. W tej chwili okazuje się, że podanie o urlop dziekański da się wysłać mailem, zaopiniować kolejnym mailem i zatwierdzić i przyznać kolejnym mailem. Załatwiamy sprawę w 3 maile, a nie w 15 biurek po drodze i 15 pieczątek, tak? Uważam, że pomyślę, że w polskim kraju, który jest tak zbiurokratyzowany na naszych uczelniach, uważam, że to jest po prostu osiągnięcie niesamowite, które mam nadzieję, że po prostu zostanie z nami na długo, a się na to zanosi, bo systemy, których korzystamy na przykład u nas z USOS-a, pozwalają także na decyzje stypendialne wysłane już w tym momencie elektronicznie, na złożenie wniosków elektroniczne stypendialnych i na wiele po prostu innych rzeczy, które jeszcze parę lat temu były nie do wyobrażenia. Poproszę kolejny slajd. Proszę Państwa, okazało się także, że da się u nas prowadzić zajęcia zdalnie. Ja się spotkałam kilka lat temu z taką opinią, że na Zachodzie to w ogóle oni mają taką super infrastrukturę, są takimi super specjalistami i w ogóle tam jest wszystko inaczej, że u nich nagrywanie wykładów i udostępnianie ich w internecie to jest taka pewna ciekawostka, smaczek, ale u nas tak się nie da. Okazuje się, że się da. I to bez utraty jakości. A wręcz bym powiedziała z poprawą jakości, bo wykładowcy nie tracą czasu na dygresję, na tracenie czasu na jakieś opowieści z życia prywatnego, a faktycznie merytorycznie prowadzą zajęcia na bardzo fajnym poziomie, bo studenci już zwracają uwagę, że prowadzący, którzy zawsze słynęli z opowiadania dużej ilości jakichś tam właśnie z dygresji, zaczęli w końcu mieć bardzo uporządkowane te zajęcia, korzystać także z nowych materiałów, odkrywać zasoby internetu, nowoczesne technologie, które filmiki, tak, dodatkowe materiały polsko- i obcojęzyczne, które są bardzo dużo czasami wartością dodaną do wielu przedmiotów. I okazało się, że się da. Przełamała się gdzieś ta blokada, że zajęcia zdalne nie są straszne, tak, nie są niemożliwe, nie są straszne, można je powszechnie prowadzić. Poproszę następny slajd. Przynajmniej w przypadku mojej uczelni i mam nadzieję, że także na innych, zmniejszył się problem z udostępnianiem treści, zajęć, materiałów używanych na zajęciach. Wielokrotnie tutaj na forum środowiska związanego, tak, z wsparciem osób z niepełnosprawnościami prowadziliśmy rozmowy, że o prawach autorskich, o niezrozumieniu przepisów praw autorskich, o interpretacji ich przez kadrę na swoją korzyść, że materiały wypracowane na zajęciach to są tylko ich, nie mogą ich udostępniać i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jednak podczas edukacji zdalnej ten problem gdzieś zaczął w dużej części znikać, bo kadra wie, że można zajęcia nagrać, że można zrobić zrzuty ekranu z prezentacji i niechęć w udostępnieniu materiałów nie spowoduje tego, że one nie zostaną po prostu przez studentów w wersji elektronicznej zaadoptowane do swoich potrzeb w sposób jakikolwiek bądź. Szczególnie właśnie, że wiele platform, tak, posiada możliwość nagrywania, udostępniania, co też jest właśnie czynnikiem wzrostu jakości zajęć. U nas na przykład rektor wprowadził także z powodów kontrolnych, ale ma to też takie odzwierciedlenie, że jest szansa, że stworzymy pewnego rodzaju zasób za jakiś czas. Nauczyciel akademicki podczas zajęć musi je nagrywać. Nie udostępnia ich nigdzie, ale przechowuje je w celu udokumentowania realnego przeprowadzania zajęć. Powiem szczerze, gdzieś z tyłu głowy mi chodzi i wstępne rozmowy podjęłam w tym temacie, czy z tych zasobów nie dałoby się zrobić pewnego rodzaju repozytorium tematów, wykładów, przede wszystkim wykładów, które można by było w uzasadnionych tam przypadkach, na początku w uzasadnionych przypadkach, bo ja wiem, że nie od razu Rzym zbudowano, zacząć je udostępniać po prostu studentom, którzy się zgłoszą z taką potrzebą udostępnienia im takich zajęć. Marzy mi się, że dojdziemy do etapu, że one po prostu będą gdzieś w zbiorze internetowym, na przykład biblioteki cyfrowej. Każdy będzie mógł sobie wejść, obejrzeć taki wykład, coś ciekawego się dowiedzieć. Proszę następny slajd. To już mu wspominałam na początku, tak, nastąpił duży wzrost świadomości konieczności zapewnienia dostępności zajęć w każdym aspekcie. Dostępność, w ogóle pojęcie dostępności, to już mocno zauważyłam w ciągu ostatnich kilku tygodni, w ogóle pojęcie dostępności się bardzo mocno rozszerzyło w rozumieniu pracowników uczelni.
już wyszliśmy poza, i to daleko, wyszliśmy poza tą właśnie konieczność, znaczy tak, rozumienie dostępności jako dostępności tej typowo architektonicznej. Winda, podjazd, aha, jesteśmy dostępni, tak. O tych rzeczach już się przynajmniej u mnie tak naprawdę przestało mówić, bo dla wszystkich jest to oczywistą oczywistością, że to ma być, to jest taka rzecz no, bezwzględna, o której w ogóle nie mamy co dyskutować. Ale pojawiła się wyraźnie także świadomość właśnie konieczności zapewnienia tej dostępności komunikacyjnej, dostępności cyfrowej. Działy już niektóre same się zgłaszają z zapytaniem, jak zapewnić tę dostępność, bo już wiedzą, że muszą, że powinni, bo wiedzą, że po prostu życie się przyniosło do tego świata wirtualnego, gdzie są troszeczkę inne zasady gry w pewnych aspektach. I zaczęło to być, powiem szczerze, też doceniane. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale pandemia okazała się tutaj wielkim sprzymierzeńcem w tym momencie, bo myślałam, że to będzie dłuższa droga do osiągnięcia tego etapu. Pandemia się okazała naprawdę dużym sprzymierzeńcem. To jest takim, może trochę dziwnie zabrzmi, ale ta pandemia w moim odczuciu miewa plusy. Poproszę kolejny slajd. To też mówiłam. Ilościowo i jakościowo obsługa w ogóle studentów z niepełnosprawnościami, komunikacja z nimi, ich wsparcie się bardzo mocno rozszerzyła. I rozszerzyła się ona na poziomie takim, bym powiedziała, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, czyli dziekanatów. Na pewno Państwu jest znany taki bardzo, no, może niezbyt grzeczny, tak naprawdę stereotyp pani w dziekanacie jako tej nieprzyjemnej, odsyłającej bez załatwienia sprawy, walczącej na studenta, która siedzi tylko w swoich papierkach, a komputer ją gryzie. W tej chwili dziekanaty stały się u mnie na uczelni pierwszymi sprzymierzeńcami we wprowadzaniu wszystkiego, co się da zdalnie. O ile jeszcze 2 lata temu walczyliśmy, i to naprawdę była walka z przekonaniem niektórych dziekanatów, że wnioski stypendialne zdalnie generowane, w sensie przez system USOS i dostarczane bez miliona załączników, jest to dobre rozwiązanie i uskuteczni naszą pracę. Tak w tym roku to panie z dziekanatu były pierwsze z pytaniem, czy studenci na pewno muszą przynosić wnioski o akademiki, o stypendia, czy muszą stawiać się z tym osobiście, czy może mamy jakieś rozwiązanie zdalne. U nas akurat dział, który się tym zajmuje, miał już gotowe, wdrażane właśnie rozwiązanie zdalne. I okazało się, że ci, którzy byli pierwszymi przeciwnikami kiedyś cyfryzacji uczelni, w tej chwili są ich są pierwszym po prostu tak naprawdę, pierwszymi osobami, które są, które zachęcają wręcz do tego, tak? Do takich zmian uczelni, tak? I widzą, że jest to legalne, że jest to skuteczne i jest to bezpieczne dla nich. Oni widzą w tym swoją własną korzyść, co pomaga z nimi bardzo mocno rozmawiać. Poproszę kolejny slajd. Proszę Państwa, co jeszcze nam zostało? Z takich rzeczy, czasem trochę bardziej może ulotnych, czasem takich niedostrzeganych, wzrosła kreatywność. Faktycznie, no nie oszukujmy się, części zajęć nie da się poprowadzić w całości zdalnie. Gdyż no, wybitnie praktyczne zajęcia typu w laboratorium z chemii czy z biologii, no w 100% no ciężko je poprowadzić zdalnie. Aczkolwiek znam przypadki, że prowadzący te części teoretyczne, omawiające zasady eksperymentów i tak dalej, prowadzili zdalnie, znajdowali filmy na YouTubie, znajdowali w innych zbiorach jakieś materiały pomocnicze, a później spotykali się ze studentami już do wykonania fizycznego, tak naprawdę wykonania tych konkretnych tak działań eksperymentów. Sama mi jedna osoba przyznała, jedna pani doktor mi przyznała w pewnym momencie, że nie da się zdalnie poprowadzić laboratoriów. Teraz twierdzi, że da się. Sama po prostu zmieniła zdanie, że jak nie chciała spędzić w laboratorium ze studentami podczas COVID-u 30 godzin, to 10 zrobiła zdalnie, bo jednak się okazało, że się da. Proszę Państwa, to co też widzę bardzo wyraźnie, jeszcze rok temu tak naprawdę, w pierwszej sesji tej zimowej, indywidualne przeprowadzenie egzaminu czy zaliczenia zdalnie dla jednego studenta spotykało się z bardzo dużym oporem. W tej chwili już mam głosy takie od studentów, że oni nawet bez formalnych dokumentów umożliwiających im to, oni już się dogadali z nauczycielami. Nauczyciele stwierdzają, dobra, nie ma problemu, czy będziemy na zajęciach, czy będziemy zdalnie, czy będziemy stacjonarnie. Pani ma egzamin zdalnie.
Dla mnie to nie żaden problem, bo ja i tak będę miał to w wersji elektronicznej i sobie po prostu wrzucę to w platformę, tak? Na tego, wrzucę sobie to w platformę i wszystko będzie działało. Bez konieczności, proszę Państwa, organizowania dodatkowego czasu, no bo wydłużenie czasu egzaminu dla studenta podczas sesji stacjonarnej wymaga poświęcenia mu większej ilości fizycznie czasu na ten egzamin, o to wydłużenie. W momencie, kiedy robimy to zdalnie, my nie poświęcamy mu czasu dodatkowego. Wrzucamy w platformę, student pisze, sprawdza platforma bardzo często, jeżeli ta e-learningowa, jeżeli ma takie możliwości, więc jest jeszcze szybciej, co okazało się postrzegać, kadra zaczęła to postrzegać jako bardzo korzystne rozwiązanie, odciążające ich i pozwalające lepiej gospodarować czasem. To, co już też wspominałam wcześniej, kadra ta szczególnie, nauczyciele ci szczególnie, którzy byli niekoniecznie zaprzyjaźnieni ze zbiorami internetowymi, nie byli zbiegli w poruszaniu się tak w sieci, odkryli właśnie bardzo dużo materiałów, nowoczesnych materiałów. Wiem też, mam takie zgłoszenia gdzieś delikatne już od niektórych studentów, że przedmioty stały się ciekawsze dzięki temu, że odświeżono po prostu materiał. Przez to, że książki, na których się opierano, to były książki z lat 70., 80., gdzieś jakieś, których nie dało się szybko dostosować do potrzeb edukacji zdalnej, wyciągnięto nowe zasoby z internetu, właśnie te dostępne, które się okazały no, bardziej przystające do obecnej rzeczywistości niż te sprzed 30 lat, tak, 30-40 lat. Poproszę następny slajd. Proszę Państwa, to, co podejrzewam, że zauważacie także gdzieś na swoich uczelniach. Biblioteki nam zamknęli w pewnym momencie, tak? Studenci nie mieli dostępu do fizycznych książek, do fizycznych zbiorów, a w związku z tym zwiększyło się znaczenie zbiorów cyfrowych w bibliotekach. W tej chwili na przykład nasza biblioteka, już dość bardzo intensywnie pracujemy nad stworzeniem w ogóle zasobów właśnie biblioteki, zbiorów dostępnych, ale także systemu, który nam pozwoli w trakcie tej edukacji zdalnej, jeżeli będzie się powtarzały, będą się takie epizody nam powtarzały, żeby mieć jak największe zbiory dostępne dla studentów, bo studenci po prostu w tej chwili mają poważne problemy z dotarciem do literatury specjalistycznej. Jeżeli nie ma jej gdzieś w zasobach sieci i nie jest to literatura zdigitalizowana przez bibliotekę, zaczyna się problem z dostępem do materiałów edukacyjnych. I ja już widzę po stronie nawet mojej biblioteki znaczące właśnie zwiększanie świadomości, ale i ze strony kadry, że warto prosić o na potrzeby studentów z niepełnosprawnościami, ale także na potrzeby tej edukacji zdalnej o digitalizację materiałów, bo jednak zrobienie tej wersji elektronicznej książki nie jest takim wcale złem, na które czasami narzekają bibliotekarze, bo powiem szczerze, tutaj ze strony tego środowiska bibliotekarzy spotykałam się z oporem, a jednak stwierdzili, że to nie jest takie złe, bo jednak oni wtedy mogą pracować na zasadzie dzielić się tymi zbiorami, a nie są tylko zamknięci i kurz z książek wycierają, bo usłyszałam już taką opinię gdzieś tam w pewnym momencie, tak? Poproszę kolejny slajd. No i proszę Państwa, no, zmieniło się też podejście do zdrowia. Przestaliśmy przychodzić chorzy do pracy, bo muszę coś dzisiaj zrobić, bo mi szef mnie zwolni, bo coś. Przestaliśmy być fabrykami. Zwiększyła się nasza empatia i wyrozumiałość. Taki czynnik ludzki po prostu się zwiększył. Zaczęliśmy po prostu bardziej dostrzegać tę potrzebę zachowania naszego takiego prywatnego zdrowia, ale dbania też o zdrowie innych. Przestaliśmy przychodzić do pracy właśnie przeziębieni, przestaliśmy zarażać, co nie oszukujmy się, też poprawia no, naszą kondycję, ale i kondycję tych osób no, przebywających gdzieś tam na uczelniach, tak? Które pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami, no i w ogóle funkcjonowania całej uczelni. Poproszę kolejny slajd. I proszę Państwa, to co obserwuję dosłownie w ostatnich tygodniach, nawet na ostatnim senacie uczelni. Nasza uczelnia zmieniła wydziały tak naprawdę, zmieniły podejście do praktyk zawodowych. Okazało się, że praktyki można zrobić niekoniecznie w jakimś biurze, niekoniecznie w biurze, nie wiem, księgowym, w sklepie, w kancelarii prawnej, tak, ale można na przykład zrobić jako w sklepie internetowym, w jakimś tam dziale dotyczącym, nie wiem, spedycji, zarządzania, czegoś takiego, załóżmy, że cała sfera tak naprawdę gospodarki, która funkcjonuje na co dzień, elektronicznie, zdalnie, jest bardzo dobrym miejscem do odbycia praktyk zawodowych i przygotowania studentów do nowoczesnych zawodów, a nie tylko tych takich tradycyjnie rozumianych, tak, klasycznie tradycyjnie rozumianych, co uważam jest bardzo wielką wartością, bo wydziały zaczęły się zgadzać na akceptowanie takiej formy praktyki,
i normalnie zaliczanie jej no, jako elementu programu studiów, gdzie wcześniej no, było to tak postrzegane niezbyt tak dobrze, że ktoś nie chodził na praktyki do pracodawcy, tylko siedział w domu tak i klepał coś przy komputerze. Nie, to nie była praktyka. Proszę następny slajd. No i proszę Państwa, taki ostatni drobiazg. Każdy z nas pamięta w swojej karierze, że zdarzył się przynajmniej taki jeden prowadzący, który usypiał całą salę, szczególnie jak to były jeszcze zajęcia o 8 rano. W tej chwili bardzo dużym wyzwaniem naszych nauczycieli jest studentów obudzić, bo często są jeszcze o 8 rano zaspani, bo odpalili komputer leżąc w łóżku. Więc skończyły się te półtora godzinne monologi. Zwiększyła się ilość interakcji między kadrą a studentami. No właśnie po to, żeby ich obudzić. No nie szokujmy się, proszę Państwa, no siedzieć i patrzeć przez półtora godziny w czarny ekran jest trudno, więc no kadra się musi trochę wysilić. Z dużą korzyścią uważam dla jakości tak studentów. I tutaj też uważam, że pandemia, no ten plus wyrwała nas z takiego marazmu zasad prowadzenia zajęć. Tak? To też uważam, że taki wielki plus dla uczelni. Tak? Dalej poproszę. Niestety, proszę Państwa, zostały też pewne formy paniki. Dokumenty trafiają na kwarantannę. Dosłownie to mam przykład po prostu sprzed miesiąca. Dokumenty były wrzucane przez studentów w karton i na 3 dni lądowały na grzejniku. I dopiero wtedy osoba za nie odpowiedzialna do nich się dotykała. I to też maseczkę, co w rękawiczkach i tak dalej. No pewna forma paniki, strachu, paniki. No jest to zrozumiałe do pewnego stopnia. No tam już zaczynało przyjmować taką formę trochę groteski. No i proszę Państwa, no nie oszukujmy się, no cały czas żyjemy w chaosie przepisów i ten chaos nam zostanie. Rozsianie zmian przepisów prawa po drobnych aktach, gdzieś tam, czy takich drobnych zmian po różnych aktach prawnych, chociażby przykład przepisu dotyczącego zmiany procenta dotacji, który może nam zostać na kolejny rok, on był gdzieś tam wciśnięty w jakąś tam ustawę covidową. Dziękuję tutaj w tym momencie dla Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, że nas poinformowali o tym, bo powiem szczerze, że pewnie przeoczyła w tym chaosie tą zmianę istotną prawną, ale no jeszcze trochę po prostu no będziemy jeszcze walczyć tak z tym uporządkowaniem, także tych przepisów wewnętrznych, dostosowywaniem ich bieżących. I to jest taka no, dość duża trudność moim zdaniem, bo czasami nie wiemy, o jaką podstawę prawną się oprzeć w naszych działaniach. Tak? Chodzi o tą podstawę prawną państwową, tak, no nie wewnętrzną. I to chyba wszystko z tego, co... A, przepraszam, tak, po ostatniej chwili. No i proszę Państwa, to, co było wcześniej, na tego, to, co było wcześniej, wspominałam Państwu, ryzykujemy izolację też osób z niepełnosprawnościami, dlatego że oni zgłaszali już w tym roku bardzo duże zainteresowanie było edukacją stricte zdalną, mimo że zajęcia odbywały się hybrydowo. Wielu z nich by chętnie zostało w domach z powodów ekonomicznych, bo nie muszą stacji wynajmować, bo nie muszą przyjeżdżać do Białegostoku, z powodu właśnie zdrowia, bo no ta obniżona odporność jest dla nich no dużym ryzykiem. Tak? Ale także kadra, powiem szczerze, coraz chętniej zostaje w domach. Mamy takie wydziały, które są tak naprawdę codziennie oblężone przez kadrę, bo kadra przychodzi do pracy i prowadzi zajęcia z budynków uczelni, ale mamy takie wydziały, które stoją fizycznie puste, bo kadrze jest też dobrze w domu. A nie, to bardzo mocno moim zdaniem zaburza takie no, nasze normalne, codzienne funkcjonowanie jako całego społeczeństwa. Tak? I to uważam także jest no, duży minus tej pandemii, że nasze po prostu relacje tak gdzieś tam zamierają. Studenci nie będą się znać, to było wczoraj wspomniane. Studenci przyjdą w przyszłym roku na studia i nie będą wiedzieli, kto jest kto. Awatary ewentualnie z platform, tak? Będą rozpoznawać swoje awatary, a nie swoje twarze. Dalej? I tak, tak jak sądziłam. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za możliwość w ogóle wypowiedzi organizatorom i Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, przepraszam, i Stowarzyszeniu Twoje Nowe Możliwości. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Patrycja, jak zwykle szczerze od serca, myślę, że powiedziała sporo o tym, co dzieje się u Państwa na uczelniach na co dzień. Wszyscy to obserwujemy. Ja myślę, że na bazie chociażby tego jednego wystąpienia moglibyśmy jeszcze 2 dni dyskutować, ale obiecaliśmy Państwu punktualność i teraz nam zostaje 5-10 minut na dyskusję. Jeżeli Państwo chcieliby się wypowiedzieć, zapraszamy serdecznie. Ja tutaj już zaglądam na czat i widzę, że już część z Państwa się żegna, więc zanim Państwo nas opuszczą, prosiłabym o
minutkę jeszcze uwagi i wypełnienie ankiety. Wiedzą Państwo, że to dla nas nowość, pełnosprawny student w takiej formie i wszelkie uwagi będą dla nas bardzo cenne. Będziemy wdzięczni za wypełnienie tej ankiety. Tymczasem mamy tu jeszcze pytanie do uczestników o pomoc psychologa. Czy zapytania składali Państwo do ZOS czy NZOS? Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia w tym temacie? Obawiam się, że nie ma teraz na sali osób, które takie doświadczenia mają. O, mam tutaj prośbę o głos pani Iwony Tabaczek. Bardzo proszę. Panie pytały o pracę psychologa, tak? Teraz, w tej chwili. No więc my zauważyliśmy od marca, bardzo dużo studentów zgłasza się o pomoc psychologiczną i dużo studentów też nieorzeczonych. Z wydziałów tutaj, z tych takich medycznych bardzo dużo, nie wiem czym to jest spowodowane. I mamy tak duży wzrost tych konsultacji psychologicznych. Mówiłam wczoraj, że zatrudniliśmy drugiego psychologa, bo już po prostu nasz psycholog nie dawał rady. I także mamy naprawdę w tygodniu po parę osób przychodzi po pomoc psychologiczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie tutaj dotyczyło też, czy zapytania były składane do ZOS czy NZOS? Ja podejrzewam, że większość form wsparcia w ramach wsparcia psychologicznego jest po prostu finansowane z dotacji, prawda? Czy mam rację? Tak. Z dotacji. Tak podejrzewałam właśnie. Natomiast wiemy, że są też takie uczelnie, które korzystają rzeczywiście z funduszu i przy czym to już jest wsparcie daleko bardziej rozwinięte, wręcz opierające się o taką reakcję w sytuacjach kryzysowych. Mamy tutaj też taką uwagę, że Państwo korzystali z psychologa z kadry, ale muszą jeszcze zatrudnić z zewnątrz. I to rzeczywiście obserwujemy na wielu uczelniach, że jest aktualnie potrzeba, duża potrzeba, jeszcze większa niż rok temu, na to, by jednak te szeregi zasilić i zwiększyć wsparcie ze względu na zarówno wzrost liczby osób, które chcą korzystać, jak i ze względu na rosnące potrzeby tych osób, które już dotychczas korzystały. Mamy tutaj pytanie pana profesora, gdzie można znaleźć ankietę. Jest ona na czacie. Mam tutaj również pytanie, czy mogę prosić o szczegóły dotyczące wsparcia kryzysowego, o tym myślimy. Ja najbliżej mam, najlepiej można powiedzieć, że znam rozwiązania, które są stosowane w Krakowie i tutaj mamy rozwiązanie współpracy pomiędzy kilkoma uczelniami i wsparcie w zakresie takiego czysto kryzysowego wsparcia w postaci współpracy właśnie z funduszem i ze świadczenia pomocy również w godzinach wieczornych, nocnych. Tu bym zapraszała do kontaktu z AGH, które ma taką usługę wsparcia, Akademia Górniczo-Hutnicza, zarówno na terenie miasteczka studenckiego, jak i na terenie uczelni, jak i w miejscach niezależnych, czyli jest taka rotacja wsparcia na różnych uczelniach w Krakowie, by studenci z jednej uczelni na przykład nie czuli się nieswojo, korzystając na terenie tej uczelni z wsparcia, czy korzystając z wsparcia pracowników danej uczelni, jeżeli tacy są angażowani, ale też możliwość właśnie organizowania całkowicie wsparcia poza strukturami uczelnianymi, tutaj ta współpraca z funduszem. Jest również komórka UJ-u, nazywa się ona SOWA, jest całkowicie niezależna komórka, która skupia się właśnie na wsparciu studentów, studentek, ale też kadry UJ-u, bazując na doświadczeniach z kilku projektów, to pewnie Państwo znają, Konstelację Lwa i nie tylko, po części DER, to teraz SOWA pełni, przejęła wszystkie te funkcje i tam gromadzi zespół specjalistów, oferuje wsparcie zdalne, bezpośrednie, w języku polskim, językach obcych, dla tych wszystkich osób, które takiego wsparcia potrzebują.
Nie widzę dalszych głosów, proszę Państwa. Uwaga, nie pytań. Ostatnia szansa. Znamy się już chwilę, więc myślę, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że bardzo chętnie ściskam w dłoni mikrofon. Teraz nawet nie muszę ściskać mikrofonu. W takim razie, jeżeli Państwo pozwolą, to ja zacznę powolutku kończyć dzisiejsze obrady. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za te dwa dni skupienia. Bardzo ceniamy to, że Państwo byli tak punktualni i byli z nami, pomimo, zdajemy sobie sprawę z tego, licznych obowiązków. Jeszcze raz zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, która jest w linku na czacie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję prelegentom. Bardzo się cieszę, że udało nam się zgromadzić osoby, które znają się na tych tematach, które Państwa teraz interesują, i podejrzewam, że to, ta dzisiejsza wysoka frekwencja jest efektem tego, że wczoraj Państwo nie byli rozczarowani występami. Bardzo serdecznie wszystkim prelegentom dziękuję za to, że ten czas poświęcili, podzielili się doświadczeniami. Mamy obietnicę od zdecydowanej części, że jeżeli byłyby potrzeby uzupełnienia jakiejś wiedzy, jesteśmy w kontakcie, będziemy Państwa pytania, uwagi również przekazywać. No, ja mam tą przyjemność, żeby podziękować naszemu partnerowi, Stowarzyszeniu Twoje Nowe Możliwości. Jak Państwo wiedzą, współpracujemy od lat i ta współpraca po raz kolejny okazała się bardzo, bardzo udana. Mam nadzieję, że no to jest ciąg dalszy, a nie zakończenie. Wielkie dzięki nie tylko za wsparcie techniczne, przede wszystkim za tą współpracę merytoryczną. To Państwu oceniać, jakie są tego efekty. Ja jestem szczególnie wdzięczna, bo jak już pewnie dużej części Państwu mówiłam, z kwestii technicznych najbliżej mi jest wykształcenie moich braci, a na mnie jedynie, nawet żelazko się na mnie buntuje, więc te kwestie techniczne dla mnie stanowią ogromną tajemnicę i gdyby nie wsparcie koleżanek, kolegów ze stowarzyszenia oraz ogromne zaangażowanie pana archichimiaka z naszej kadry z kolei, to pewnie nadawałabym do Państwa za pomocą komunikatów przesyłanych przez gołębie latające w różne części kraju. Więc bardzo serdecznie dziękuję, Arielu, dziękuję za całą organizację, współorganizację. Mam nadzieję, że dla Was była to taka sama przyjemność. Bardzo dziękuję zespołowi FIR, który jak zwykle niezawodny. No i twórcom Zooma, proszę Państwa, gdyby nie Zoom, to byśmy się nie spotkali, więc serdecznie dziękuję. No ja myślę, że twórcy Zooma tej informacji nie otrzymają, pewnie nie śledzą, chociaż być może nas nagrywają. Mam nadzieję, że nie stracili Państwo dwóch dni i mam nadzieję, że za rok spotkamy się osobiście. To ja jeszcze kolej komentarzy, bo Anna to tak rzeczywiście, mikrofon to trzeba byłoby wyrywać. Tak jest, tego nie zmienimy. Ale po tych wielu latach znajomości to doskonale to wiem, ale ja spokojnie też o głos potrafię walczyć. No, ja dołączam się do wszystkiego, co powiedziała. Arielu, mamy jeszcze zgłoszenie od pana Jana Ortyla do głosu, także prosiłabym, żebyś wziął to też pod uwagę. Nie, takie króciutkie pytanie, czy gołębie by przeżyły wtedy? My mamy, panie Janie, takie w Krakowie są gołębie zahartowane, chyba nie muszę... Ja jestem stary Kraków, starszy od pani, to ja wiem. One dadzą. Anna je kopała po kostkach, to może nie. O właśnie. One korzystają ze skrzydeł, moi drodzy, ze skrzydeł. Dobrze, to ja się dołączam do wszystkiego, co powiedziała Anna. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dołączyć się do tego wydarzenia jako współorganizator. Również dziękuję swojemu backstage'owi, tutaj, który czasami dbał o to, żebym uśmiechał się do Państwa, bo oni mają ten komfort, że ich nie widać. Cóż, na pewno plus tego spotkania będzie taki, że za chwilę wszyscy wstaniemy i odejdziemy do swoich zadań kolejnych, więc pewna optymalizacja, minus taki, że nie uściśniemy swoich dłoni i nie powiemy sobie good job, ale to za chwilę, może za rok, może trochę szybciej, może uda się szybciej spotkać w takim właśnie oto gronie. Dziękuję za tą
szeroką obecność, bo naprawdę prezentacja środowiska jest nieprawdopodobna zawsze na pełnosprawnym studencie. No i cóż, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Proszę Państwa, ja mam ten plus, że mogę tę dłoń uścisnąć, bo mam tu blisko te osoby, bez której konferencje się nie udadzą, więc proszę Państwa, symbolicznie bardzo Państwu serdecznie dziękuję i wszystkim zaangażowanym. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Dobrego i wspaniałych świąt Państwu życzę. Również wzajemnie. Wszystkiego dobrego.